budżetu Komisji Oświaty Komisji Rolnictwa. Witam pana wójta, pracowników urzędu, pani dyrektorki szkoły i przedszkola, zaproszonych gości, pracę i państwa, panie i panu radnym. Proszę przewodniczących komisji o otwarcie obrad komisji. Otwieram posiedzenie komisji oświaty. Proszę wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa. Otwieram posiedzenie komisji budżetu. Porządek obrad w dniu dzisiejszym przedstawia się następująco. W punkcie pierwszym projekt uchwały w sprawie przejęcia strategii rozwoju gminy Ropiewo na lata 2016-2025. Druk 3233. W punkcie drugim projekt ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z sieci wiejskich na Rzymie, druk 234. W punkcie trzecim projekt uchwały w sprawie nadania nazwy przedszkolach na Rzymie, druk 235. W punkcie czwartym projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkoły podstawowej w Ząbrówce, druk numer 236. W punkcie piątym projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropiewo, druk 237. W punkcie szóstym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ropiewo w rejonie ulicy Wiśniowej i Dukowskiej, gmina Ropiewo, druk 238. W punkcie siódmym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czciewi, w rejonie ulicy Pułkownika Kopy, środkowy gmina Ropiewo, druk 239. W punkcie 8 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Leśnej i Pocztowej. W punkcie 8 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Sadowej i Duszowej. W punkcie 10 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Piaskowej i Szkolnej. W punkcie 11 projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia proekologicznego, druk 243. W punkcie 12 projekt uchwały w sprawie zmian uchwały nr 14204 2015 roku Rady Gminy Ropiewo z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. 13 punkt projekt uchwały zmieniający uchwałę numer, ten sam numer uchwały tu poprzednio, z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ropiewo na lata 2016-2026, druk 245. I punkt 13. Decyzja w sprawie petycji Stowarzyszenia Dobrowa zatytułowany projekt mieszkańców gminy Ropiewo stanowcze nie dla wariantu numer 1 budowy linii 2x400 kV Plewiska Krzewina, Piła Krzewina Plewiska. Petycję dostarczono w 22 lutego tego roku. Czy są jakieś propozycje co do zmiany? Proszę bardzo. Tak, ja bym prosił o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie przejęcia powiatu gorlickiego zadania budowy i zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych na druku 246, który mamy przygotowany. Proszę za chwilę Państwa. Czy są jakieś jeszcze na ten uwagi do porządku? Proszę, kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, to będzie na chwilę przegłosowanie. Z tą poprawką. Z tą poprawką. Proszę, komisja oświaty, kto jest za, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery. Jednogłośnie. Komisja rolnictwa. Komisja rolnictwa, kto jest za? 6 osób. Komisja budżetu, kto jest za? 6. Wobec tego przechodzimy do punktu
pierwszego projekt uchwały w sprawie przejęcia strategii rozwoju gminy Łodziewo na lata 2016-2025. Mówię wam, referat ustawy. Strategia rozwoju gminy Łodziewo jest dokumentem niezbędnym, abyśmy mogli aplikować o środki unijne, które mamy zostanie na lata 2014-2020. Z uwagi na to, że poprzedni dokument taki został opracowany, czyli strategia rozwoju gminy na lata 2013-2025, jest sporządzony w poprzedniej kadencji, nigdy nie został podjęty uchwałą Rady Gminy, w związku z tym nie możemy się na niego powoływać przy aplikowaniu środków zewnętrznych. Tutaj byliśmy zobowiązani taką aktualizację tego dokumentu sporządzić. Na podstawie przeprowadzonego rozwiązania rynku została wybrana firma ING, która bardzo skierowa, która taką aktualizację przeprowadziła. I może tutaj przekazać głos wykonawcy, żeby przedstawić dokument, to co jest tam teraz. Nasze zadanie może być tutaj nieco dużo, jest polegało na przeprowadzeniu, stwierdziła aktualizacji działań zapisanych we wcześniejszym dokumencie. Myśmy wyszli tutaj z dwóch takich podstawowych kierunków. Pierwszy to jest analiza finansowa możliwości gminy, która była przeprowadzona w oparciu o dokumenty budżetowe, czyli budżety i prognozy wieloletnie, które jest wytworzone obecnie. Z tej analizy wynikało, iż państwa gmina, czy nasza gmina, bo ja jestem też jej mieszkańcem, ma sytuację finansową, która umożliwia realizację inwestycji i rozwiązanie zobowiązań. Choć niewątpliwie w ostatnich latach tendencja do zawężania się tych możliwości kredytowych czy zdolności inwestycji ulega coraz większemu ograniczeniu, zawęża się ten margines, który umożliwia zaciąganie zobowiązań przez jednostkę samorządową, bo tutaj trzeba od 2014 roku możliwości inwestycyjne i możliwości kredytowe jednostek samorządowych liczy się troszeczkę inaczej. Oprócz tej złotej reguły związanej z różnicą między wydatkami i dochodami bieżącymi licza się indywidualny wskaźnik za zadłużenia, który w Państwa przypadku nie tyle się zmienia, ale jak nie ma tendencję zniżkową, jest na to zero, powodowałoby blokadę możliwości dalszego zadłużenia. To jest tyle istotny wskaźnik, że on jest wyliczany w perspektywie 3 lat, a nie w perspektywie rocznej, czyli jakby wpływ doraźny na jego kształt jest niewielki, niestety też w ten sposób wygląda, tutaj dla radnych może Wam też pokażę. Jakby jest wielkość w roku 2015 założona na poziomie 14%, 18% ona będzie zbliżała się gdzieś do 6-7%. To powoduje, że oczywiście jakichś wielkich możliwości bez tak naprawdę sprzedaży majątku gminy do zarządzania się dalszego nie ma. I to jest jakby jedna perspektywa, bo wiadomo, że finanse to jest najtwardszy element, który bez niego nie można realizować innych rzeczy. Drugi element to jest diagnoza społeczna, która została przeprowadzona. Przeprowadziliśmy badanie na grupie mieszkańców, które tutaj braliśmy pod uwagę około 1% mieszkańców. 36 respondentów wystąpiło w tym badaniu. Szczegóły tego badania są opisane w dokumencie, więc Państwu nie będę tego jakoś tam szczegółowo opowiadał. Dość stwierdzić, że jeśli chodzi o grupy, to były to grupy reprezentatywne. Tak tylko dla porównania wieku 18-24 to jest 10% około, wieku 25-64-18, wiek 35-44
30% w tym wieku tutaj najbardziej akcentowanym względu na tym, że to są osoby najaktywniejsze społecznie na terenie gminy. Wiek 45-54, 17,5%, wiek 55-64, 17,5%, wiek powyżej 64 lat, 58% respondentów. W wyniku przeprowadzonych badań zadaliśmy tym badaniom gotowych do z naszej perspektywy zadawało się interesujących pytań i omówione wyniki w systemie statystycznym są w tabelach reprezentowanych strategii, natomiast wnioski w zasadzie zostały przedstawione w ramach analizy SWOT, która została wykonana na bazie przeprowadzonych badań i rozmów. I tutaj trzeba przyznać, że jeśli chodzi o mocne i słabe strony, to za najsilniejsze strony, ja może po 5 wymienię, żeby też już nie przedłużać. Najmocniejszą stronę mieszkańcy na 99% właściwie ankietowanych uznało odległość od Poznania, czyli to, że jesteśmy w tej aglomeracji, to jest ta nasza realna i prawdziwa siła według mieszkańców. Drugi to jest dobra komunikacja, 37% odpowiedzi, dobrze rozwinięta baza oświatowa, 31% odpowiedzi i dobrze rozwinięta infrastruktura rekreacyjna i sportowa, 30% odpowiedzi. To są mocne strony, natomiast za słabe strony uznano brak pracy dla młodych ludzi, 38%, brak integracji społecznej, 37%. Ten drugi punkt tam się powtarzał bardzo wielu wymiarach, więc w zasadzie jest takim społecznie najistotniejszym kłopotem i problemem gminy. Następnie brak inwestorów, 36%, słabo rozwinięta komunikacja zbiorowa, 22%, słabo rozwinięta infrastruktura drogowa i techniczna, 19%, głównie chodziło o drogi lokalne łączące poszczególne miejscowości. Jeśli mówimy o SWOT-cie, to mówimy też o szansach i zagrożeniach. Za największe szanse mieszkańcy uznają fundusze zewnętrzne, w tym środki unijne. Drugie miejsce, nowe inwestycje na terenie gminy, czyli poszukiwanie czy jakby potencjalność przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych, którzy chcieliby zainwestować środki czy kapitał na terenie gminy. Następnie rozwój przedsiębiorczości, to jest 33%, wzrost świadomości mieszkańców i integracji społecznej 26%. Oraz promocja terenów rekreacyjnych 15%. To są szanse, natomiast jeśli chodzi o zagrożenia, to jest gwałtowny wzrost liczby mieszkańców. To jest tutaj zdecydowanie widzę, 88%. Niestabilna polityka państwa na szczeblu centralnym 34%. Badanie było przeprowadzone, tak dla jasności, sytuacji ogólnej, to powiem, że było przeprowadzone na połowie grudnia i stycznia, do połowy stycznia praktycznie, także tutaj, żebyście Państwo mieli kontekst tego wyniku. Niestabilna polityka państwa na szczeblu centralnym 34%. Spadek tempa rozwoju gospodarczego 25%. Brak terenów pod inwestycje należące do gminy 19% i konieczność finansowania nowych zadań samorządu lokalnego 14%. Na tej podstawie po analizie przeprowadziliśmy postępowania dotyczące wyznaczenia aktualnej wizji i misji gminy. Wizja została sformułowana w następujący sposób. Gmina dopiero wykorzystując swoje położenie w aglomeracji poznańskiej, skutecznie dba o potrzeby mieszkańców poprzez stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, stwarzanie szans edukacyjnych, zachowanie walorów środowiskowych oraz budowanie relacji międzyludzkich składających się na lokalny kapitał społeczny. W wizji staraliśmy się zawrzeć te wszystkie elementy, które w badaniu były mocno akcentowane przez mieszkańców. Potrzebę przede wszystkim integracji, stwarzanie czy wykorzystanie tych zasobów, które żyją w kapitale społecznym mieszkańców, przy jednoczesnym nacisku na większą możliwość pozyskiwania udziału kapitału zewnętrznego w budowaniu takiego potencjału gospodarczego gminy, co niewątpliwie jest bardzo ważnym i istotnym wyzwaniem na następne lata. I misja w związku z tym sformułowana została następująco. Gmina dopiero realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, dbając, aby postęp cywilizacyjny i wzrost gospodarczy przekładały się na poprawę jakości życia mieszkańców oraz prowadziły do wzmocnienia integracji społecznej.
Celem nadrzędnym jest stały wzrost jakości życia mieszkańców gminy osiągnięty przez stabilny rozwój społeczno-gospodarczy. Te jakby założenia ogólne, czyli te aksjomaty można powiedzieć, zostały przełożone na wyznaczenie kilku osi priorytetowych, które trzech dokładnie, które mają realizować się dalej w ramach strategii, przekładając się już na szczegółowe cele i na szczegółowe zadania, które są w ramach tej strategii opisane. Pierwszy priorytet to jest integracja społeczna szansą na pełne wykorzystanie kapitału społecznego gminy Dopiewo. Drugi priorytet to jest zrównoważony rozwój infrastrukturalny gminy Dopiewo. I trzeci priorytet zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego gminy Dopiewo. Jeśli chodzi o komentarz do tego, to może z mojej strony tylko taki, że analiza badań wykazuje na to, iż mieszkańcy zwracają szczególną uwagę na fakt, iż sektor gospodarczy na terenie gminy nie jest ten sektor, który jest w pełni dostrzeżony i wspomagany i też nie jest w pełni jakby zagospodarowana potencjalność jego rozwoju, tak by wynikało oceny, krótko mówiąc, w tej sekcji gospodarczej w ankietach punktowo i jakościowo najniższe. To są główne założenia i chyba ja w tym momencie na tyle bym miał, natomiast jeśli Państwo macie, bo dokument był poddany, mogę powiedzieć, konsultacją przez dwa pewne tygodnie, zawieszony na stronie internetowej, to jeszcze można powiedzieć, był konsultowany tutaj przez środowiska wewnętrzne, postaraliśmy się dotrzeć do w miarę różnorodnych środowisk, włączając organizacje społeczne i mieszkańców innego typu, także jeżeli Państwo macie konkretne pytania dotyczące metody przygotowania tej strategii, czy jakieś konkretne pytania, które byłbym w stanie tutaj odpowiedzieć, to jestem w dyspozycji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Jest wyłącznie stroną internetową, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Przepraszam bardzo słabo Pana słyszę. Jak są główne źródło pozyskania tych informacji o mieszkańcach? To były ankiety indywidualne, które mieszkańcy wypełniali, tak? Ale indywidualne w sensie do czy czyli jak to wyglądało? No, były ankiety w formie drukowanej, które były dystrybuowane na terenie gminy poprzez organizacje pozarządowe, poprzez punkty, gdzie mieszkańcy się pojawiają. No i na podstawie tego zostały te ankiety zebrane, opracowane i statystycznie odrobione. I w ten sposób powstały te wnioski, które przedstawiliśmy w ramach tego dokumentu. No, to ile w sumie osób brało udział? Pan mówił 206 osób, dokładnie. To znaczy na Bielkoszy macie, nasza gmina, to uważam, że to jest naprawdę mniej rodzin. 0,9%. To jest... No ja sądzę, że jeśli mówimy o badaniach społecznych, jest to bardzo wysoki wskaźnik, ponieważ badania społeczne, które dobrują, dla Państwa tak dla porównania powiem, metodologia badań społecznych polega na tym, że dobiera się grupy reprezentatywne i w momencie, kiedy na przykład badamy populację Polski, czyli 30 milionów kawałków, albo 36 milionów, badanie reprezentatywne to jest grupa 1500 osób, także możecie Państwo sobie porównać tutaj proporcje. W żadnych badaniach praktycznie nie stosuje się wskaźnika 1%. Tutaj gmina jest węższym organizmem, więc uznaliśmy, że ten osiągnięcie prawie 1% będzie satysfakcjonującym wynikiem dla możliwości jakby reprezentatywności tego badania. A skąd wiadomo, że ta grupa tych 200 osób jest reprezentatywna?
Ona jest dobrana w sposób taki, że ma różne wykształcenie, różny wiek, różne środowiska, także zakładamy, są ludzie bezrobotni, ludzie z i w różnych proporcjach, tak? Nie wiem. No, ja czytałem tylko ten wiek, ale jeżeli Państwa to interesuje, to jest w tym dokumencie... No to było na księgi, każdy się zapoznał, przecież to jest tylko 100 stron. Na różnych... mamy wykształcenie, prawda, tutaj kategorie... Na przykład wykształcenie, jeżeli Państwa interesuje, to 2,5% z podstawowym zawodowe 7,3, średnie 35,5, wyższe 54. Osoby pracujące na terenie gminy to jest 8%, osoby prowadzące działalność 1,5%, mieszkańcy 90%, opis wyników uważania w ramach na przykład działalności aktywna i zawodowa to jest własna działalność gospodarcza 26%, gospodarstwo rolne 8,7%, praca najemna 45%, osoby uczące się 4,5%, osoby bezrobotne 3,4%. No jest to badanie, które no, w miarę szeroko jakby opisuje spektrum tego, co w gminie się dzieje. Mówił Pan o reprezentatywności badań, które były przeprowadzone na tych 206 osobach, ale jak słyszymy te liczby, 2,4% ludzi z wykształceniem podstawowym i 56% ludzi z wykształceniem wyższym, to zaraz narzuca się tutaj taka analogia, że generalnie było to te ankiety, tak moim zdaniem, w moim odczuciu, rozrzucone po nowych osiedlach na Skórzywie i w Dąbrówce, natomiast ominięte zostały wsie typowe dla naszej gminy, czyli tam, gdzie jest więcej rolników, a mniej nowo wybudowanych osiedli. Nie wiem. Mogę się odnieść do tego w ten sposób. Ale mi się wydaje, że to nikogo nie interesuje. Mogę się do tego w ten sposób. Panie przewodniczący, przełóżmy tą dyskusję, jak nikogo nie interesuje. Tam widzę śmiechy, tam widzę. Nie mam sam zadać pytanie, więc czekam cierpliwie na. Nie, no ale tu nie zostało. Nawet pana nie słyszymy. Tak tam dyskutujecie genialnie i głośno. Ja nie słyszymy. Albo się szanujemy, albo się rozchodzimy na nas dwóch. Proszę. Ja tylko krótko mogę powiedzieć, że no, z punktu widzenia przeprowadzonych badań wiadomo, że zawsze silniejszy wpływ, i to trochę może zmieniać oczywiście wynik ostateczny, ale to zawsze zmienia, mają osoby, które są aktywne, tak? To znaczy w tym sensie osoby, które są nieaktywne i generalnie na badania nie reagują, również na badania społeczne innego typu, one mają mniejszy wpływ na jakby wynik, tak? Natomiast jasne, że to nie znaczy, że ich w ogóle nie ma, no ale nie zmusimy nikogo do tego, żeby był respondentem badania i wypełnił ankietę. No tego my nie jesteśmy w stanie tutaj zagwarantować. No i to taki sam wynik jest w innego typu badania. Jeszcze jakieś pytania, proszę? Ja, tak? Proszę bardzo. Jako, że wspominałem, ten dokument jest dosyć duży. Myślę, że wszyscy się z Państwem zapoznali z nim. Ja mam takie pytanie. Po pierwsze, ile ten dokument kosztował? Pozwolenie tego dokumentu? 18 300. Dobrze. A kto weryfikował ewentualnie, bo to była mowa, że wisiał na stronie. Czy jakieś uwagi do niego wpłynęły? Nie. Dokument był zamieszczony na stronie internetowej od 2 do 16 lutego i żadne uwagi nie wpłynęły ani drogą elektroniczną, ani pocztową, ani osobiście, bo też można było je złożyć. Dobrze, w tym razie ja może Państwu radę się bliżej trochę tę sprawę, dlatego że to ten dokument liczący ponad 100 stron, dokładnie chyba 104, składa się jakby z pierwszej części danych demograficznych opisujących ile mieszkańców, młodych, starych, ile kobiet, ile mężczyzn itd. itd. Następnie jest też wersja ile osób podłączonych do wozy, ile do kanalizacji, opis to zawsze jest potem znowu kilkadziesiąt stron dotyczących budżetu, jaki budżet był przez poszczególne lata, ile możemy się zadłużyć i tak dalej, i tak dalej. Na końcu jest właśnie na tej grupie reprezentatywnej 206 osób i na podstawie tych danych jest opisane mocne i słabe strony gminy, na podstawie tych jakby informacji o tych 206 osób i na końcu jest podsumowanie tych trzech punktów, o których tutaj Pan wspominał, czyli ten priorytet pierwszy, drugi i trzeci. W priorytecie drugim, który dotyczy między innymi zadania do realizacji na terenie gminy w tych latach 16 jest
są takie punkty jak poprawa infrastruktury komunikacyjnej, czyli budowa, remont dróg, budowa budynku szkoły w Dopiewie, gimnazjum, rozbudowa szkoły podstawowej w Dąbrowce, budowa parkingów przy dworcach, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, rowerowych, oświetlenie dróg lokalnych, budowa magistrali Joanka Dopiewiec, termomodernizacja budynków komunalnych i rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Teraz ja mam następne pytanie, bo jako, że czytałem to uważnie gdzieś do strony 30 i spisywałem błędy, potem już przestałem spisywać błędy, tylko czytałem, więc proponuję za każdy błąd odliczyć stówkę tutaj od tej umowy i gmina trochę zaoszczędzi, bo nawet się dowiedziałem ciekawej rzeczy, że na terenie gminy jest osoba obojga płci. Może nie wiem, czy ktoś z Państwa już o tym wiedział. Mogę to dodać, mężczyzn, kobiet to jest mniej więcej niż ogólnie ludności już, nie? Na przykład. Jest taki błąd w tabelce na stronie 7, żeby to skorygować, prosiłbym o to skorygowanie tego, bo jakby dodać 8438 mężczyzn, 8808 kobiet, na pewno nie da nam końcówki 45, jak są dwie ustępne. Kolejne błędy, na przykład strona 10. Informuję, że w okresie od 2010 do 2014 roku odnotowano łącznie 477 zgonów na terenie gminy. A jak podsumujemy, to nie jest 477, tylko jest 577, mało istotna, ale myślę, że cały rząd będzie na cmentarzu. Następny, na przykład, weźmy sobie na stronie 14. Skąd wynika różnica, że jest więcej ludzi podłączonych, że więcej ludzi korzysta z sieci wodociągowej niż jest mieszkańców gminy, na przykład. Z czego to wynika? No to jest różnica 900 osób, więc nie wiem, czy są podłączenie z wężykami i ciągają, czy jak to jest. Ja się pytam, kto po prostu ten dokument sprawdza, bo nam przez wiele lat, przez ostatnie 3 kadencje ściskano różne grube dokumenty, mówiąc, że trzeba to szybko zrobić, bo nie ma czasu, a dokumenty są potrzebne, żeby coś tam zrobić. Myślę, że tu niektórzy z kolegów, co to pamiętają, mnie wesprą, że takie rzeczy były. Ja bym chciał w końcu podnieść rękę za czymś, co jest dobrze zrobione, żeby chociaż ktoś to skorygował. Bo ja nie jestem radną od tego, żeby korygować dane, które tu są. Weźmy na przykład sobie tabelkę następną, punkt 5, strona 16, oświata i wychowanie. Mówimy o okresie 10 do 15, mamy tabelkę 2010 do 14, w tabelce są dane za 15 rok, niektóre przeskoczyły nas na następny rok, więc albo mamy 14, albo mamy 15. Kolejna strona 17, tabelka numer 12, też mamy gminę Dopiewa 2010-14, a tabelka obejmuje rok 15. Coś tutaj jest za dużo, albo za mało. Następna strona 19, to mamy tabelkę 13, podmioty gospodarki narodowej wpisane w rejestry REGON, na dole sektor prywatny, dolny prawy ruch, mamy 3594, moim zdaniem powinno być 96, to jest 94. Następna tabelka numer 17. Też mi się wydaje, że sektor prywatny ogółem na końcu jest 330, moim zdaniem powinno być 332. I to są tylko te błędy, które mi się chciało spisywać na stronie 27. Proszę Państwa, ja bym chciał dostać przed sesją poprawioną, skorygowaną wersję tej uchwały. Także na razie więcej pytań nie mam, dziękuję. A może złożymy wniosek o recenzję? Nie, ja nie jestem od tego. Ktoś bierze pieniądze, za to nie stoi. Myślę, że każdy z Państwa, który zapoznał się tym dokumentem, jest tylko tego czy jest taki termin, do którego my musimy to podjąć? Czy goni nam jakiś termin? Goni nas termin podjęcia tej uchwały? Tak, szanowni Państwo, pewnie im szybciej, tym lepiej. Natomiast tutaj myślę, że wypracowaliśmy pewne rozwiązanie. Te wszystkie uwagi, za które dziękujemy, bo faktycznie one są cenne i takie błędy nie powinny się zdarzyć, będą poprawione do sesji, czyli w ciągu tygodnia. No i myślę, że będziemy po prostu na sesji głosowali nad tym projektem uchwały. Odniosę się jeszcze co do liczby osób pytanych i co do reprezentatywności, o której tutaj Państwo też dyskutowaliście. Ani z mojej wiedzy faktycznie w badaniach statystycznych jest tak, że wcale się nie bierze grupy jakiejś tam maksymalnej,
tylko bierze się właśnie grupę dobrze dobraną. Tak jak ja się zgadzam tutaj z moim przedmówcą i ze sobą, która przedstawiała tutaj tę naszą strategię, że faktycznie na przykład, jeśli robi się ankiety dotyczące wyborów w skali kraju i wyników na przykład do wyborów parlamentarnych, to taką dobrą grupą jest właśnie około 1000-1500 respondentów. Nie byłoby problemu zrobić większą grupę, ale ta jest już w zupełności wystarczająca i tak każdy, kto się zajmuje statystyką, powie, pewnie w naszym przypadku te 200 parę osób jest wystarczające. Co do kar, to umowę, którą podpisaliśmy, ta umowa przewiduje jakieś tam rozwiązania, ale to na pewno nie są rozwiązania tego typu, które nie, żadne pan wiceprzewodniczący uprzejmie zaproponować. Taki żart. Stule za każdy błąd. Na pewno takich zapisów nie mamy. Mało tego, one byłyby też niezgodne z ogólnymi prawami. Dzisiaj kary umowne też są regulowane i one są regulowane w taki sposób, że no nie może być kara niewspółmierna do wielkości błędu słowa za widę umowę, na pewno była karą niewspółmierną. No i ostatnia rzecz, o której jeszcze miałem powiedzieć, kary umowne. Aha, jak umowa została wybrana. No umowę podpisaliśmy zgodnie z trybem. Realizacji zadań publicznych i z regulaminem, który mamy w trybie, realizacji zadań publicznych do kwoty 30 000 euro i tyle. Cena taka, inna, zapytania o prezentację były rozesłane, normalna procedura. I tyle w temacie. Panie wójcie, ja tu chciałbym się jeszcze odnieść do tej reprezentatywności tego badania. Ja nie mam nic przeciwko temu, że zostało zbadane 206 osób i to tak jak tutaj panowie mówiliście, jest to prawie 1%, że jest to wysoki odsetek, ale niesamowicie zastanawiające jest to, że 56% tych badanych to byli ludzie z wyższym wykształceniem, a 2,4% ludzie z wykształceniem podstawowym, gdzie póki co, jeszcze nasza gmina nie jest miastem. Jest gminą, gdzie jest dużo ludzi, rolników i mnie się tak coś wydaje, że to było chyba nie w tych miejscowościach, co trzeba były rozrzucone te ankiety. Ewentualnie, no może ludzie, akurat może był taki przypadek, że ludzie z tych miejscowości, gdzie są, jest większość rolników, ludzi, którzy pracują w mieście i tak dalej, nie wypełnili tych ankiet, a wypełnili to z, nie wiem, Dąbrówka, z Brzewo. Przepraszam, czy w tych ankietach nam było podane, z której miejscowości są ci mieszkańcy? Nie było miejscowości, tak? Tak. Dobrze, bo ponieważ dobra, słuchaj, to głosujemy, zostawiamy, tak jak zgodnie z sugestią, zostawiamy to bez opiniowania, że liczymy na to. Nie, no musimy opiniować. No proszę. Dwie uwagi. Jedna to, Mariusz, moim zdaniem komisji zamieszkania wcale nie świadczy o tym, czy jest wykształcony, czy nie, bo ja uważam, że dzisiaj nawet rolnicy mają jeszcze wykształcenia, przynajmniej średnie, bardzo dużo, że to chyba nie jest jakiś tam wynik, który ty mówisz, to nie jest wynik adekwatny. Natomiast co do dokumentu, ja do pana, który to wykonuje, wie pan, no, dla wielu ludzi 18 300 złotych to jest pokaźna suma. Jest troszeczkę nam tutaj radzie, przykro, bardzo mi przynajmniej jest bardzo przykro, że nam przedstawiany jest taki dokument z takimi błędami, jak
w imieniu kolega. No bo to są takie błędy, nie do literówkę, to ja rozumiem, że ktoś się może pisząc, coś źle napisać, ale jeżeli są takie dane podane z takimi różnicami i z takimi właściwie prostymi błędami, to troszeczkę nie chcę tego nazywać żenujące, ale to jest szkodliwe do pana jako do firmy, a nam jest po prostu w tej chwili przykro, że dostajemy taki dokument, który no właściwie dzisiaj musimy go i na sesji na dobrą sprawę wierzyć, że to wszystko zostało poprawione. Chyba nie ten wyroka i nie na takim poziomie powinna nasza współpraca. Dziękuję bardzo. Mogę to mówić, bo ten sposób przedania, które zostały użyte na pierwszych 30 stronach, które pan wiceprzewodniczący cytował, były podane, cytowane za źródłami. My możemy się na źródłach, które otrzymaliśmy bezpośrednio. Nie chciałbym polemikę, ale to pan przedstawia nam dokument, na który miał pan zapłacone i pan odpowiada za źródła, na które się pan powołuje. Przykro mi bardzo, nie może mi pan powołać się na źródła przed Kopernikowskie i próbować mi tutaj wcisnąć, że ziemia stoi, a wszystkie panie wokół krążą. To też będzie źródło. Nie można, ale nie można w ten sposób, wie pan, że zaczyna pan odbijać piłeczkę i zgadzać na źródła. To nie tak jest. Moim zdaniem ja bym bardzo prosił, żeby na przyszłość i teraz naprawdę z takimi błędami, które wręcz na niektórych ludzi obrażają, nie przedstawiać nam dokumentów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Trudno się jeszcze zgodzić też z taką retoryką, że tutaj pan nam podaje, że strategia rozwoju opiera się między innymi, żebyśmy się dobrze rozumieli, na budowie gimnazjum w Dopiewie i rozbudowie szkoły w Dąbrówce. Te cele są już jeden zrealizowane, a drugi jest praktycznie pod kreską. Za chwilę będzie już realizowany. A pan pisze, że to jest strategia rozwoju na lata następne. No przepraszam bardzo, ale ja z tym zgodzić się nie mogę. Czy to już wszystkie? Dobra. No. Idziemy. Tak czy nie? Tak, koniec. To proszę. Koniec. Okay. Ja tylko jeszcze tytułem wpisania tych szkół do strategii. No proszę Państwa, to są nowe powierzchnie, nowe możliwości i tak dalej. To nie chodzi o to, że my to wybudujemy. Ta strategia wskazuje, że to będzie wybudowane. Tylko to już faktycznie jest, ale myślę, że tutaj raczej przyświecała taka idea, że jest to jakiś przyczynek, ale panie wójcie, strategia rozwoju 2016-2025 samo mówi za siebie. Jeśli mogę dodać, proszę, drodzy Państwo, Mariusz, ja w części tylko się zgadzam, ale gimnazjum, które jest dzisiaj właściwie, to do końca jeszcze ono nie jest oddane. Ono będzie oddane, a uruchomione będzie we wrześniu. Dobrówka, ten sam układ. A strategia ta najczęściej jest zrobiona po to, żeby pozwoliła nam uzyskać środki do finansowania i tak dalej, i tak dalej. Państwo najlepiej o tym wiecie. I jeżeli dzisiaj te tematy, które pan przedstawił, znalazły się, ja myślę, że nic takiego się nie stało i nie możemy mieć tutaj żadnych uwag. I uważam, że dobrze, że te dwie szkoły się znalazły w tej strony. Ja nie odnoszę się do błędów, o których mówił kolega Piotr i tak dalej, ale jeżeli chodzi o te dwa obiekty, jak najbardziej uważam, że musiały się znaleźć i proszę Państwa, żeby jednak nie burzyć tego. To jest przyszłość, z której mamy korzystać. Dziękuję bardzo. Dobrze, zamykamy ten temat. W takim razie liczymy na korektę do sesji. Przechodzimy do punktu drugiego. Uchwała w sprawie. Powinniśmy na pocztę elektroniczną co najmniej dwa dni przed sesją otrzymać dokument poprawiony, żeby każdy raz musiał się zapoznać, bo fizycznie na sesji nie jest w stanie się nikt zapoznać, ewentualnie tych błędów skorygować, żeby jest znaleźć. Idziemy w kierunku takim po konsultacji z panem wójtem, że jeżeli nie będzie nas nic mobilizowało, goniło do tego, żeby przyjąć na tej sesji, to
To przekładamy do następnej sesji, jaka będzie w kwietniu. Jeżeli tak, to na dwa dni przedtem na pocztę elektroniczną możemy dać to. Dziękuję bardzo. Punkt drugi, uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich w Konarze. Ale co z tym? Proszę bardzo. Bo ustalenie zrobicie. Ale tak, proszę zrobić, bo widzę, że nie ma żadnej, szanowni państwo, regulamin świetlicy w Konarze to coś nie zada. Te zapisy ujednolicić z regulaminami ze świetlic w Paręciu i Gołuskach. No, jak najbardziej polecane zapisy, ale też odporne działania. Oczywiście te świetlice różnią się między sobą i wielkością, i wyposażeniem, i przeznaczeniem wreszcie, ale generalnie są to oczywiście podobne wyścigły, podobne celom służące w związku z tym. Taki projekt przygotowaliśmy i proszę o pozytywną opinię. Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytań. Można. Tak, proszę. Rzecz taka techniczna. W paragrafie 7 obowiązuje całkowity zakaz używania wyrobów alkoholowych. Spożywania, tak chyba będzie lepiej ujęte to. Myślę, że możemy traktować to jako oczywistą. Oczywiście. I druga sprawa, czy nazwa świetlica wiejska do tego obiektu to jest jakaś nowa, bo do tej pory różnie się mówiło, ale nigdy nie było używana świetlica wiejska, tylko środowiskowa, świetlica społecznościowa, lokalna jakkolwiek, ale czy to jest nowa nazwa taka, którą możemy jakby zaakceptować publicznie i publicznie podawać do wiadomości? Tak, to by było jako... No może nie jako nowa nazwa, tylko nie chciałem tutaj burzyć właśnie czegoś, co funkcjonuje. Ale nie, no to nawet jest dobra zmiana, że tak powiem, i no, to oczekiwana w Polsce. To jest Państwa gesty, tak? Aha, ale ja rozumiem, że przyjęcie tego dokumentu jakby też nam w pewien sposób sankcjonuje to, że to jest świetlica wiejska. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo? Jeżeli nie ma pytań, to proszę przewodniczącej komisji o opiniowanie. Komisja oświaty, proszę bardzo. Chcę zaprosić podnieść rękę. 2, 4, 5. Komisja rolnictwa, proszę bardzo. To jest 2, proszę o głosowanie. Komisja budżetu, to jest zaprosiona pytanie. Dziękuję. Następny punkt. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy przedszkola w Konarze. Jest z nami dyrektorka przedszkola, panie Zarenowali. Będzie, że pani zajmuje. Szanowni państwo, nasze edukacje już po tylu latach funkcjonowania tych placówki mam tu na myśli przedszkole w Konarzewie, żeby nadać temu przedszkolu nazwę w imię. Macie Państwo tutaj przed sobą. Jeśli jakieś pytania Państwo macie, to jest Pani Dyrektor, to Pani Dyrektor. Proszę bardzo. Nie, to społeczność. Dzieci, rodzice plus pracownicy. W ubiegłym roku w maju spośród trzech najbardziej popularnych nazw zgłosił głosowanie, teraz we wrześniu. I została wybrana większością głosów nazwa Mądrecowa. Nazwa miała odzwierciedlać charakter placówki, ale też być spójna z naszym logo. A w logo jest dwójka dzieci i pod opieką są ze skrzydłami. Dlatego taka nazwa. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie? Jeszcze ktoś ma pytanie, proszę?
W związku z tym proszę komisję o opiniowanie, komisja oświaty. To jest na proszę podnieść rękę. Komisja rolnictwa. To jest za, proszę o przegłosowanie. 8. Komisja budżetu, proszę bardzo. To jest za. Osiem. Dziękuję bardzo. I podobny projekt uchwały Rządzącej Szkoły Podstawowej. Projekt uchwały w Senadzenia imienia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Również jest z nami pani dyrektor Iwona Napierała, ale proszę pani przewodnicząca. Proszę państwa, bliźniacza w zasadzie uchwała, proponowana nazwa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce to nazwa Kawalerów Uśmiechu. Jeśli nie? Nie, nie, nie. Proszę bardzo, zadawanie pytań. Jakie inne nazwy chodziły w grę? Nie, jak było to głosowanie, to musiało być kilka. Może ja pokrótce opowiem, ponieważ w ubiegłym roku, znaczy nie, kiedyśmy badali, że byłam na komisji oświaty, odpowiadałam na pytania dotyczące tego, jaka jest historia nadania, znaczy propozycji wyboru tego imienia. Początek roku 2014-15, wrzesień, ustaliliśmy, że chcemy, żeby szkoła miała swoje imię. 15 czerwca, w wyniku rozmów z rodzicami, jak również z samorządem uczniowskim, nauczycielami, wybraliśmy trzy postaci. I to był tak, ojciec Marian Żelazek, Stefan Stulidrosz i kawalerowie Orderu Uśmiechu. Propozycji było bardzo dużo. Jednakże te trzy otrzymały najwięcej głosów. 15 czerwca, więc cały ubiegły rok odbywały się różne działania związane z tymi postaciami. 15 czerwca komisja skrutacyjna stwierdziła, komisja skrutacyjna przeprowadzone zostały wybory, w których brało udział 44 pracowników szkoły, 451 uczniów, 100 rodziców. W wyniku głosowania ojciec Marian Żelazek otrzymał 242 głosy, Stefan Stulidrosz 64, kawalerowie Orderu Uśmiechu 288. W dniu 17 czerwca wystąpiłam do międzynarodowej kapituły kawalerów Orderu Uśmiechu o wyrażenie opinii i o zgodę o ich zgodę, ponieważ oni taką zgodę powinni wyrazić. I 3 listopada otrzymałam pismo od kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, jak również rzecznika praw dziecka, pana Marka Michalaka, informację, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony i czekają na termin uroczystości. Dziękuję. Bardzo proszę. Jeszcze jakieś pytania? Kiedy będziecie obchodzić Dzień Patrona? Czy jest taki dzień? 21 września jest to Dzień Kawalerów Orderu Uśmiechu. Zastanawiam się nad 21 września albo nad dniem, kiedy jest nadanie imienia. Tak, ale ogólnie Międzynarodowy Dzień Kawalerów Orderu Uśmiechu jest 21 września. Kawalerów ma ponad 2000. Ale wszystkich w ogóle? Tak. Jest tak, ja przeczytam. Ale to samo? Nie. Przez 45 lat istnienia do grona kawalerów Orderu Uśmiechu przyjęto ponad 950 osób z całego świata, wśród których są takie postaci jak Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Irena Samcor, Artyk Lindgren, Janina Ochojska, Anna Dymna, Zbigniew Rewiga, Jacek Kuroń, Andrzej Maleszka, Elewi, Irena Sendlerowa i wiele, wiele innych. To mi do rozumiem, że tych 2000 nie ma żadnej kontrowersyjnej. Jeżeli macie
Państwo jakąś osobę, które chcielibyście, aby były uznane jako kawaler, kawaler Ordenu Śniegu? Proszę zgłosić, tak? Proszę na ściankę. Co tam jest? To jest tak poważnie, to jeszcze jakieś pytanie do wyjęcia. Tak, ja już mam jedno pytanie, że pani dyrektor dostaje tą szklankę tego soku z cytryny na tym otwarciu, tak jak kliszko. No ty się może zostawić, może wybrani goście zostaną, a go się spokojnie. Spokojnie, to jest za sugestia. Proszę, proszę o opiniowanie. Komisja Oświaty. To jest zapis podniesienie. Dziękuję za głośnie. Komisja Rolnictwa. Tak, Komisja Rolnictwa to jest za. Jednogłośnie, dziękuję. Nie, jest jestem za, proszę. Wstrzymuję się. Proszę wstrzymać. Dobrze, jeszcze raz, Komisja Rolnictwa, proszę o przegłosowanie, kto jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała. Komisja Budżetu, kto jest za? Proszę bardzo. Kto jest przeciw? Ja się wstrzymuję. Wstrzymuję, tak? No nie widzę, aż ja przepraszam bardzo, taki nie widzę. W międzyczasie dołączył do nas pan burmistrz. Przechodzimy do, bardzo serdecznie, przechodzimy do następnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przejęcia programu dzieci na zwierzętami bez zwolnienia drogi oraz zapobiegania bezpośrednictwa. Przeczytam może ten projekt uchwały i potem podziękuję. Projekt uchwały w sprawie przejęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiero. 207. Teraz dziękuję serdecznie pani dyrektorką. I macie panią odpowiedź dalej. Szanowni Państwo, jeżeli mogę się wypowiedzieć, że ten projekt jest mały, to to, że on się znalazł tutaj w porządku obrad, to jest wypełnienie obowiązku, o którym mowa w ustawie o ochronie zwierząt, w artykule 11 jest pisane, że wyładowanie tych zwierząt oraz zapobieganie bezdomności stanowi zadanie własnej gminy, więc chcąc zrealizować ustawowe obowiązki, przedkładamy Państwu program na rok 2016. Zasadniczo on wiele się nie różni od tego, który był podejmowany w 2015 roku. Jedynie to, co udało nam się sporo zaoszczędzić w środkach finansowych, realizację działań w ramach programu opieki nad zwierzętami, bo udało nam się wynegocjować inne stawki zarówno za zapewnienie obiektu dla zwierząt gospodarskich zrealizowanych poprzez gospodarstwo rolne, które jest gotowe przyjąć takie zwierzęta, jeżeli będzie taka potrzeba. Wcześniej płaciliśmy 500 zł brutto miesięcznie. Udało nam się wynegocjować kwotę 300 zł, żeby to dla się zwierzę. I podobnie udało nam się obniżyć koszty zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Aktualnie to jest 560 zł brutto za miesiąc. To wszystko spowodowało, że w stosunku do zeszłego roku to praktycznie prawie 20 tysięcy mniej mamy rezerwy na realizację tych zadań w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące samej treści uchwały, to proszę, postaram się udzielić im odpowiedzi. Natomiast zgodnie też z ustawą ten dokument został przedstawiony lekarzowi weterynarii powiatowemu
również koło łowieckie wypowiedziało się na temat jego zapisów. Także Fundacja Głosem Zwierząt, z którą współpracuję. Dziękuję. Przepraszam, że jako kandydator weterynarii nie zaakceptował tej treści, jeżeli nie zaakceptował, to możemy przyjąć opinię. Tak, bo to jest opinia. W zeszłym roku faktycznie mieliśmy opinię pozytywną. Tym razem większość gmin tutaj z nami sąsiadujące też mają negatywną opinię z tego względu, że no my nie mamy schroniska, mamy tylko przytulisko. Następne pytania, proszę. Proszę. Pani powiedz, ile kosztowała nam w zeszłym roku za opieki na zwierzęta bezdomne w sumie? W sumie? No. Czy to mieścimy się w tym, co tutaj mamy zarezerwowane, natomiast za wyłapywanie takich bezdomnych zwierząt płacimy 100 zł i za utrzymanie, za przyjęcie ich do przytuliska i za dokonanie, zaraz tutaj powiem, za kwarantannę, czyli szczepienie, odrabaczenie, to też ponad 100 zł i za każdy dzień pobytu w przytulisku takiego zwierzęcia płacimy brutto 7 zł. Natomiast nie mam przy sobie takiego zestawienia, które by wskazywało, ile w sumie za te działania płacimy rocznie, ale no mówię, w tym budżecie się mieścimy. A w sytuacjach, gdzie na przykład, nie wiem, jest złapanie jakieś zwierzęta i zwierzęta ma chip przed sobie, że można znaleźć, kto jest właścicielem, to wtedy ta gmina płaci, czy jest właściciela i przyciągnięty kosztami? Nie, no to właściciel jest tymi kosztami obarczony. Natomiast no, nie zawsze jest łatwo znaleźć tego właściciela, bo w przypadku, kiedy faktycznie nie ma takiego urządzenia, to my próbujemy poprzez tą fundację robić zdjęcia i prezentować zwierzęta, które są w przytulisku i czasami faktycznie daje to takie efekty, które się znajdą właśnie. Dobrze. Dzięki. Dobrze bardzo. Proszę. Posypianie mogą podlegać wyłącznie ślepe mioty zwierząt oraz zwierzęta nieuleczalnie chore, nie dające możliwości uśmierzenia cierpienia na podstawie decyzji lekarza weterynarii, a zwierzęta agresywne. Psy agresywne po ukąszeniach nie bierzemy tego pod uwagę? Nie, mają je chorować i wpadać. Trzeba je przecież obserwować i wpadać. A jak będzie chory, to jak będziesz tego człowieka? Jak pies cię ugryzie, to... Ja rozumiem, ale w jakimś tam etapie następuje uderzmuś pieniądze. No, nie wiedzą, że po prostu jakichś to tak jak jest powiedziane w tym artykule, że skoro lekarz nie może być zwalczania, to ten zwierzęcie nie rozumie, no to po prostu wtedy jest podejmowane. Tak, czyli może ocenić to, że jego przyjmie? Tak. Gospodarstwo rolne czy szkolne 9? To na żywie? To co to jest? Znaczy, jaką ma rolę spełniać? No to w przypadku, kiedy musimy odebrać zwierzęta, tak? To my musimy przez jakiś okres zapewnić im nocleg. Dlatego szukamy gospodarstwa, które jest gotowe przyjąć takie zwierzęta. To jest gospodarstwo, bo ja nie wiem, czy to jest numer? To jest gospodarstwo. To szkoło. Tak. Łojka. Tak. No. Proszę. Panie Jarosław, jedno z wszystkich podanych podany jest, że weterynarz Jarosław Pazyrek, zapewniający całą całodobową opiekę weterynarną w przypadku zajęć drogowych. I to jest dosyć daleko, to się rak. A ten zwierzak, jak widzi Jarosław w tym rogu, to zanim on przyjedzie, to się wykończy prędzej, jak on mu pomoże. Osobiście uważam, że to na pewno lekarz powiatowy decyduje o tym, kto ma być pod opieką, kto ma opiekować się tymi zwierzętami. Z tego co ja wiem, to wiem, że tak jest, bo widziałem tę sytuację. Dwa dni leżał we wrogiej piezi i wymijęcze, zanim się ja odnosi daleko.
No to powiem szczerze, ja akurat takiej informacji nie potwierdzę, bo ten lekarz, z którym bezpośrednio udało mi się też kilkakrotnie rozmawiać, on często bywa tutaj po Poznaniu po prostu. I on z Poznania nie ma danego z Głowackiej. Ja miałem te same wątpliwości, co kolega, sprawdzałem w internecie, czas dojazdu z tego Sierakowa to jest około godziny i 10 minut według GOV-e. I teraz mam pytanie, czy w umowie ewentualnej będziemy mieli zapis odnośnie maksymalnego czasu podjęcia reakcji? Mamy taki zapis. Czyli jest taki zapis, tak? Tak. Ta maksymalna chyba jest, nie chciałbym spawać, tylko chciałem przy sobie, ale chyba... 4 godziny jest od momentu, kiedy tak poruszona została dużo. To jest sporo, nie? To znaczy to jest 4 godziny, w którym zapis w przeciągu jakiego czasu musi się pojawić na miejscu przydarzenia. Maksymalnie 4 godziny. Ale wierzcie Państwo, że doświadczenie z zeszłego roku wskazuje, że naprawdę nie było czekać. Nie przyjeżdża z Sierakowa. To ja mam taką prośbę, żeby ewentualnie w miarę możliwości zanegocjować krótszy ten czas i bez tego, jeśli możecie przecież rozmawiać na temat tej umowy. Dziękuję. Przechodzimy do opiniowania. Tu bardzo Komisja Oświaty. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wcina nie ma. Komisja Rolnictwa, proszę. Komisja Rolnictwa, proszę o przegłosowanie, kto jest za. Jednogłośnie dziękuję. Komisja Rolnictwa, bardzo, kto jest za. Dziękuję bardzo. Następny projekt uchwały podrażnie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kropiewo w rejonie ulicy Wiśniowej i Zagorzowej. Dlatego pomyślimy, w jaki sposób to zrobić skutecznie. Na dzień dzisiejszy
ważne jest to, aby przystąpić do tego sporządzenia tego planu, bo być może uruchomi to kolejne tereny aktywizacji. No, obszar opracowania to około 3,7 hektara. Nie ma problemu z dołączeniem z produkcji rolnej, ponieważ na terenie nie jest przyjęty 7 razy. Proszę pytania. To jest tylko uzasadnienie taka czytelnika od dołu literówka, tam jest o magazynu, powinno być i magazynu. Nie? Jeszcze jakieś pytanie? I magazynu, tak jest. Proszę bardzo, opiniowanie komisji. Komisja oświaty. Przez komisję oświaty chcę zapisać poniżejkę. Dziękuję za głosie. Komisja Radnictwa, proszę o przegłosowanie, kto jest za. Jednogłośnie dziękuję. Komisja Budżetu, kto jest za, proszę. Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymał? Przeciw. Jedno, przepraszam. Dziękuję bardzo. Następny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciem w rejonie ulicy Pułkownika Kobry, Środka, 239. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, obszar, który przejechał, prezentuje zgodnie z tym uwarunkowań zmiany do zagospodarowania przestrzennego jest dla niego uwierzona funkcja zarządu mieszkaniowego usługowej, zarówno ten jeden, jak i ten czyli te minimalne powierzchnie, które zgodnie ze studium są wprowadzone w tendencji, to tutaj jest 5 metrów. Powodem przystąpienia do sporządzenia tego planu miejscowego są składane wnioski o ustalenie warunków zabudowy. Takie niepokojące jest to, że te warunki zabudowy miałyby dotyczyć zabudowy też wielorodzinnej w tym obszarze. Ponieważ takowa występuje w sąsiedztwie, nam trudno byłoby odmówić wydania takiej decyzji w oparciu o ustawę. Dlatego doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, aby ten obszar planistycznie uporządkować poprzez sporządzenie planu miejscowego, który równocześnie stworzyłby rozsądny układ komunikacyjny wyprowadzający ruch z tego terenu. Stąd taki pomysł, aby sporządzić na razie do tego fragmentu plan miejscowy i do porządku. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Nie ma pytań. Proszę o opiniowanie komisji. Komisja oświaty. Proszę bardzo. Komisja oświaty. To jest nasz proszę podwyższenie. Komisja rolnictwa. Proszę. Komisja rolnictwa. To jest za. Komisja budżetu, kto jest za, proszę. Jednogłośnie, dziękuję. Projekt, punkt 2 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palenki w rejonie ulicy Leśnej Pocztowej. Proszę panie burmistrzu. W zeszłym roku już wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości, którzy akurat posiadają nieruchomości w rejonie, to jest krajem do strefy pocztowej. Problemem w tym miejscu jest stworzenie układu komunikacyjnego, który dzisiaj tak naprawdę opiera się o ulicę Różaną. Natomiast dalej trudno racjonalnie podzielić ten teren. Na pewno jest potrzeba stworzenia terenu zabudowy usługowej w bliskości linii kolejowej, bo tu ona przebiega. Tu jest ulica Pocztowa. Dzięki temu planowi wykorzystamy istniejące już wydzielone fragmenty dróg wewnętrznych. Dzięki temu będzie nie tylko wjazd dla tego obszaru przez Różaną, ale spodziewamy się też, że układ komunikacyjny opiera się o ulicę Pocztową. No i racjonalne zagospodarowanie tego terenu może ruszyć się Dziękuję. Proszę o zadanie pytań.
Proszę o opiniowanie, że sprawa nie ma pytań. Komisja oświaty. Jest oświaty, kto jest za, proszę podnieść rękę. Komisja rolnictwa, proszę. Komisja budżetu, proszę bardzo, numer za. Podali jednak warunki zabudowy i trzeba skonować tą budowę sensowną. Z wyjazdem ma kosztowo umowę. Następny projekt. Uchwała w sprawie wystąpienia budowania miejscowego planu za dokumentacją. Wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego obszaru wystąpili właściciele działek 3815-32. Ponieważ w tym obszarze przebiega linia 110 kV. Ona była modernizowana. Został ubudowany w zasadzie zamieniony słup na dużo wyższy. Tym samym w ocenie Enei inwestora dzieci zmieniła się ta strefa oddziaływania. Ja tu muszę Państwa przeprosić, bo uzasadnieniu do tej uchwały jest zapis, że obecnie teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i to jest związane z zagospodarowaniem. Wprowadzone są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Ja tutaj zgłaszam autopoprawkę, aby usunąć to zdanie, ponieważ tam jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jednak ten plan, który obowiązuje, to jest plan, ja Państwu pokażę, z 2000 roku. On wyznacza sporą strefę uciążliwości tej linii, strefę ograniczonego użytkowania. To jest ta strefa. Dlatego proszę o wprowadzenie tego zdania, ponieważ ono nie jest do końca prawdą, bo część działek jest objęta planem, część faktycznie nie. Bezpiecznie będzie bez tego zdania. Tak. Natomiast my w nowym opracowaniu poprzez uzgodnienie z Eneą będziemy mogli zmienić tą strefę uciążliwości. Ona się zmniejszy i to też umożliwi zagospodarowanie działek, które zostały uciążone. Taki cel, taki jest cel przystąpienia do tego opracowania. Dziękuję. Proszę o zadanie pytań. W związku z modernizacją tej linii, kiedy się strefa uciążliwości zmniejszyła, tak? Zmniejszyła się, natomiast tam obowiązuje dokument, który na załączniku graficznym określa ją. I ona jest jeszcze na lata 2000, tak? Ponieważ dzisiaj może być mniej, ale my ten dokument nie zmieniliśmy, no to ono obowiązuje nadal. Nie, ja tylko pytam, czy w związku z modernizacją ta strefa się zmniejszyła? Zmniejszyła się, tak. Mamy dlaczego? Ponieważ tu jest wyższy, tam cały jest wyższy skrót. To jest 110 kV. Następne pytanie, proszę. Nie widzę, to ale opiniowanie. Proszę, ma jeszcze pytanie. Kto był wnioskodawcą? Właściciele działek. Ale tak mniej więcej, który? Mówisz, że pan powierzy? 33. Wydaje mi się, że 15 to jest od tego A gdzie tam idzie ta linia do supy? Proszę do bagu, tak uzdrowadzenie. A ja mam takie pytanie, bo ten słup jest ustanowiony na działce 379/5. A z tego co wiem, to właściciel działki 378/4, bo ogólnie z nim upowiadomiono o tym, że takie coś ma powstać. I to w zasadzie powstało w ciągu jednego dnia. I takie moje pytanie, czy inwestor nie powinien tego uzgodnić wcześniej z właścicielem tej działki, jeśli tam nie było
słupa i on się pojawił po prostu jako nowa inwestycja? Powiem szczerze, dziwna sytuacja, bo przecież, żeby cokolwiek robić na działce, to trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomości na całym znaczy, nie. Ja mówię o sąsiedniej, nie? Ja mówię o sąsiedniej działce. No tak, ale ta inwestycja ma też swoje jakby oddziaływanie, tak? Bezpośrednio oddziałuje na działkę sąsiednią, bo z kanału żadnego działka, to on się dowiedział, że też przez 378 przez 4. Nie wydaje mi się, żeby ona była tylko ograniczona do granic działki 389 przez 5. Trudno mi się wypowiedzieć, bo wiadomo, to my akurat nie dzielimy inwestorami, bo to... Tak. Ale jeśli ta strefa, nawet gdyby przyjąć, że strefa uciążliwości nie wchodzi na działkę tą sąsiednią, to... Według pana powinien zostać ten sąsiad powiadomiony, czy nie musiała taka procedura być? My w przypadku, kiedy sporządzamy decyzję lokalizacyjną i nie przekraczamy tam 20 stron postępowania, to wtedy zależy na wszystkich też. A w takim przypadku, kiedy jest przekroczona ta liczba stron postępowania, to tam się jest po pierwsze nie ogłoszenie i jest możliwość się doinformowania. Na pewno pan sąd jest spotkaniem, by był powiadomiony. Tak. Jest na wywieszony. Było. Tak. Wszystkie sprawy. Władka przed władnej części mają. Czego? Nie, bo pan na wszystkie wywieszki ma. Tak. Ale już proszę bez zarzucić na to, że... Proszę jeszcze pytania. Tam się rozumiem podniosło odnosi pani na mnie. Nie wiem, czy my tam nie znamy, bo wcześniej wysłuchał. A w związku z tym oddziaływanie się zmniejszyło, nie? Zaraziło się oddziaływanie, tak? No, bo to jest taka zależność. Jak czy wyżej słupy, tym mniejsze oddziaływanie na boki. Znaczy, czy wyżej zawieszone linie, tak? Sama wysokość ale to akurat nie. Właśnie to ciekawi, że jak podnosimy te słupy, to się zawęża nam pole oddziaływania i jednocześnie tutaj ci wnioskodawcy chcą na podstawie tego, że się zawęzi to pole oddziaływania, wybudować w tej strefie, w której teraz będą mogli budować. Nie obawiam się o to, żeby to było. Nie obawiam się o to, na głośnienie. Proszę bardzo jeszcze. W takim razie proszę bardzo, przechodzimy do opiniowania. To jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Jedno do przyjęcia. Z kierownictwa. Kierownictwa to jest za projekt zaopiniowany projektu. Uchwały, jeszcze przypominam o wykreśleniu tego zdania. Komisja budżetu, proszę pan został za. Tam przyjdzie. Jeszcze raz proszę wódca. Wyraźnie. Raz, dwa, sześć. Kto jest przeciw? Kto nie wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulic Piaskowej i Szkolnej. Wysokość 242. Nie, bo pan siedział do ciebie. Ja sobie udaję, że Proszę o wykreślenie. Celem sporządzenia tego planu miejscowego jest umożliwienie realizacji pewnych
usług rekreacyjnych, realizacji myśli Rada Sołecka Wądrowa. Natomiast zapisy planu miejscowego, który w tym miejscu, w tym obszarze obowiązuje, uniemożliwia jednoznaczną interpretację, tym samym uzyskanie czy zgłoszenia, czy pozwolenia na budowę na obiekt, który miałby tam powstać. Przede wszystkim chodzi o działki 423/8, 423/6, które stanowią własne gminy. Ponieważ ten plan, który nie obejmuje też działki 421, a dalej już rejon budowy, ten obszar jest objęty planem, to tym samym do opracowania uporządkuje już cały ten trójkąt pomiędzy ulicą szkolną a wioskową. Po drugiej stronie też mamy urzędu na procedurę, więc ten fragment do ogrodu będzie uporządkowany poprzez plan miejscowy. Stąd zasadne jest, aby to opracowanie poszedł również po obszar działki 421. Dla przypomnienia powiem, że na dzień dzisiejszy tu mamy tereny rekreacji, natomiast te działce 421/1 cały czas pojawiają się tereny usług sakralnych. No, myślę, że na tym etapie też będzie możliwość konsultacji z proboszczem, że nadal ten teren widzi jako predysponowany pod budowanie kościoła. Do tej pory przynajmniej on o to nie. Także plan ten tak naprawdę był realny i potrzebny też mieszkańców Dąbrowa. A tutaj wykreślamy też to zdanie? Tak, proszę o wykreślanie. Bo w części tam jest plan miejscowy, w części faktycznie nie ma, ale bezpiecznie będzie bez tego dnia. Proszę. Jeszcze jedno pytanie. Jak wprowadzimy taki zapis, że przedmiotem opracowania jest prowadzenie terenów obiektów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i usług sakralnych. Aby na przykład ktoś chciał pan cmentarz zrobić? Nie, cmentarz też powinien się znaleźć. On nie jest tak naprawdę usługą sakralną, ale kościoły. No takie obiekty chodzi, a nie o cmentarz. Cmentarz powinien być też wyznaczony w studium, ponieważ w tym obszarze nie jest on wyznaczony, to nie jest możliwe, abyśmy w planie tam zlokalizowali taką inwestycję. Cmentarz to jest... Proszę bardzo. Czy... Tam jest, może tu się wypowie radny Dąbrowy. Może dla Państwa, to jest taki teren, powiedzmy sobie, rekreacyjny. Tam jest i wojskowiskie, pasę zabaw, siłownie, jest i teren kościelny, za tym są dwie działki gminne. Na jednej z nich planujemy postawić pitbam, to jest taki na 100 osób. Jako i atrakcja, jako rzecz, która będzie wykorzystywana ani przez sołeczko, przez gminę, także po prostu no, chcemy coś takiego tam zbudować, komisję. To jest działka 423/8. Dobrze, to jest po prostu no, docelowo 80 osób, także co bliskie w środku ZES, no powiedzmy tak, musi być opotowane, to musi być zabezpieczone, to musi być, i to musi tak tym się przetrzymać, no bo będą to zabezpieczone sobie. Dostał od sołeckich pieniędzy starszy. No, będziemy próbować. 423/1 jest kościelna, tak? 4, tak, kościelna. Nie, to jest skali wkładane przez ten gier. Tak, ale próbuję tam chyba coś zrobić z tym momentem, także myślę, że tam nie ma mowy o budowie kościoła, czy o budowie kaplicy, cokolwiek, także na razie jest daleko od tego, także mówię, byłby to taki teren wykorzystywany rekreacyjnie, tylko no, ale już
No, zapadła ta decyzja, no bo tam kiedyś było wspominane, że mają zamiar tam budować. Czy... A co wie pan, miał żebyś kogoś chciał? No. Wszystko się pójdka z pitem. Skło. Tak, no tylko z tym obiektu sakralnym chcesz budować, żeby tam... No ale teraz nie masz tam kościoła. No jeszcze nie masz, ale... No ja nie wiem, gdzie on jest. No ja myślę, że on lepiej by było to postawić na innej drodze. Nie mamy takich. Panie radny, w Skórzewie jest makoszterzy z koło kościoła i pasuje. No. Kogo ty chcesz szpanek dobrze zrobić teraz? Co? Zamiast tutaj, że mamy... Thank you.
nie ma pana skarbnika, przejdziemy do punktu 15, czyli do tej nowej uchwały. Na druku 246 w sprawie przejęcia powiatu poznańskiego zadania budowy i zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy drogi 2391P, czyli konkretnie odcinek Parędzie-Gołuski. Rzecz się dotyczy budowy tanków autobusowych. Wcześniej z tego co słyszałem, były wnioski mieszkańców, z których wynikała potrzeba pobudowania takich przystanków i w grudniu 2015 pan burmistrz wystąpił do powiatu z inicjatywą przejęcia tego zadania polegającego na budowaniu trzech peronów, konkretnie to jest w Palędziu, w okolicy ulicy Morskiej i Bursztynowej, Gołuska w okolicy Kwiatowej Pamiątkowej i drugi Gołuska w okolicy Stokrotki i Wspólnej. Lokalizacja tych przystanków została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tym temacie powiat podjął 24 lutego uchwałę o przekazaniu tego zadania. Myślę, że chwilą podjęcia uchwały, że Radek nie podjął podpisanie porozumienia w tym temacie, no i wstąpienie do realizacji zadania. Ja już powyślę, proszę o pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Proszę Komisję Oświaty o opiniowanie. Zapisz pod rękę. Ja nie widzę. Co? Co? Znaczy, ty za? Nie jestem za. Nie. Nie jestem. Jest przeciw? Przecież trzymam? Dziękuję. 4 za, 1 wstrzymał. Komisja Rolnictwa, proszę bardzo. Proszę o głosowanie, tutaj jest za. Kto jest za, kto mi się duże, proszę. Jeszcze raz. Jednogłośnie. Nie. To kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?14 204 2015
sprawie uwagi, że to jest w przypadku dowodu na przesunięcie między rodzajami wydatków opłat 102 tysiące złotych na usługi. Chodzi o dowody realizowane przez szkołę w Skurzewie w związku z zmianą klasyfikacji tych dochodzeń w bieżącym roku. Do tego wymian paragraf 067, do niego nie klasyfikował się usługi, które przy szkole świadczy w Skurzewie należy szkole, aby ponadzili dwóch kosztów przesunięcia. Jeśli chodzi o wydatki, kilka drobnych zmian. Wprowadzone zostały środki stołeckie, które nie zostało wykorzystane w roku 2015 zgodnie z wnioskami w różnych podziałach klasyfikacji budżetowej. Część wnioskowała na kulturę, część na oświatę, część na, również była edukacja dla biblioteki, część na ochotnicze straży pożarnej. Te środki wszystkie wnioski zostały wprowadzone. W urzędzie zostały zwiększone wydatki na szkolenia o 12 tysięcy złotych. Te przesunęliśmy z gospodarki komunalnej. Tą kwotę z tego względu, że po przeszkoleniu można pracownicy będą w stanie realizować zadania, które wcześniej były zlecane na zewnątrz w zakresie kontroli tego zadania. W zakresie wydatków na oświatę były wykonane przesunięcia między rozdziałami wykonanych wydatków, między innymi zabierały środków na odpowiedzi funduszu świadczy systemu w niektórych szkołach i te zmiany zostały wykonane. Zmniejszono o 6400 zł wydatki na wynagrodzenia, przesunięte tę kwotę na edukację dla starszego. To zmniejszenie wynika z planowanego niższego wykonania wydatków przy szkołach. Wprowadzono wydatki na zakup energii w gimnazjach, kwota niecałych 50 tysięcy. Chodzi o gimnazjum w Dopiewie. Właściwie te kwoty wprowadzono na wydatki bieżące, żeby to trzeba przesunąć, zmieniać za różne konsekwencje. Moje zdarzenie to będzie możliwe. Wprowadzono 40 tysięcy na przeciwdziałanie alkoholizmowi. To zwiększenie jest związane z tym, że w zeszłym roku wykonaliśmy wyższe dochody niż wydatki na dochody z opłat za zwolnienie gospodarki alkoholu były wyższe niż wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. W związku z tym w tym roku musimy te wydatki podwyższyć, gdyż dochody zeszłoroczne nie mogą być przeznaczone na inne cele, jak na właśnie te dochody z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Przesunięto inwestycje 30 tysięcy złotych przez termomodernizację szkoły w Skurzewie na budowę sali gimnastycznej w Konarzewie. Jeśli chodzi o termomodernizację, mam podpisaną umowę. Wartość tej umowy jest niższa niż planowana, proszę bezpiecznie mogę to zdjąć. A w Konarzewie ta kwota jest szeroka. Wprowadziliśmy 1000 zł na wzrost zasiłków stałych, które są realizowane przez PRS. Zwiększono dotacje dla ochotniczych straży pożarnych o 13 904 zł na wydatki bieżące, 8 tysięcy ze środków sołeckich, o których mówiłem wcześniej, dla kwoty, które zostały w tym roku, 6400 na zadanie majątkowe dla Stowarzyszenia. Ta kwota to 6400 na pierwsze działu transportu samochodów. I wykonano zmiany, skrócenia właściwie zmiany budowy i cywilnej służby. Ponadto wprowadzono 176 tysięcy umniejszenia rozchodów i jednocześnie jeszcze zwiększono kwotę deficyt, żeby będzie się równoważył. Dotyczy to pomorządu pożycza i budowy środowiska, które było na naszym momencie przedmiotu. Dziękuję bardzo. Proszę zadanie pytań. Tak, mam się.
Proszę o opiniowanie.
Muszę oświadczyć. Teraz zapiszę podejrzenkę komisji oświaty. Dyskusja. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Ale to jeszcze czytałem, no to 4 za 1 z nas wyszło. Za jesteś? Ale powtórz proszę. Proszę? Powtórz głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę, proszę. Dziękuję za dużo. Moja ojca, proszę. Komisja budżetu, kto jest za podjęciem uchwały, proszę o przygotowanie. Komisja budżetu, kto jest za podjęciem rękę? Dziękuję. Taką uwagę, że rzeczywiście z naszej perspektywy tu nie zawsze widać, więc proszę nam wybaczyć, jeżeli nie możemy się doliczyć. Przychodzi do zbanych poszczytków, ja w tych dyskusjach powiedziałam na swojecie, nie wiem, zobaczcie. Decyzja w sprawie petycji Stowarzyszenia Dąbrowa zatytułowanej protest mieszkańców gminy Dopiewo stanowcze nie dla wariantu pierwszego budowy linii Wajady 400 KV Piła Krzewina Przewodnika. No, ja to czytałem. Nie wiem, czy ja to czytałem. Dziś 9 lutego tego roku do Rady Gminy składała kolejna petycja w sprawie linii 400 KV Przewodnika Dąbrowa. Stowarzyszenie składa protest przeciwko lokalizacji przeprowadzeniu wyżej wymienionych petycji, a to przeciw wariancie pierwszym, czyli koratorze energetycznym obecnej gminy. Petycja niemal 100% pokrywa się z treścią poprzedniej petycji złożonej przez stowarzyszenie. Została jednak wzbogacona informacja mówiąca o wynikach badań związanych z silnym oddziaływaniem pola energetycznego mieszkańców. Petycja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa w dniu 7 marca 2016 roku, która w głosowaniu zdecydowała, że petycja należy pozostawić bez rozpatrzenia. Taką możliwość daje artykuł 12 ustawy z dnia 19 lipca 2016 roku o petycjach, które stanowią, że, cytuję, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot. Jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. Zdaniem Komisji Rolnictwa petycja nie wnosi żadnych nowych okoliczności, które nie były znane organowi w momencie rozstrzygania poprzedniej petycji w tej sprawie, w tej samej sprawie. Dziś wszystkie komisje muszą podjąć decyzję w formie głosowania, jeżeli uznają państwo, że należy petycję zostawić bez rozpatrzenia, będzie to koniec sprawy, natomiast jeżeli uznają państwo, że petycję należy rozpatrzyć, wtedy finalnie Rada na sesji będzie zmuszona do podjęcia kolejnego oświadczenia w tej sprawie. Proszę bardzo. Proszę. Ta petycja, która wpłynęła z kancelarii, wnosi bardzo istotne rzeczy do tej petycji, która została złożona przez stowarzyszenie, ponieważ rozszerza ją o wszelkie badania, przykłady i analizę pomiarów, które zostały dokonane, a wcześniej, we wcześniejszej petycji tego nie było. W związku z tym uznanie tej petycji za nieistotne moim zdaniem jest błędne. Jeszcze ktoś ma pytania? Czy ktoś z urzędu ma przewidziane w tej sprawie? Proszę bardzo, jeżeli mogę. Tak już ja po prostu byłem na komisji, słyszę i co przedstawia pan przewodniczący, dzisiaj prowadzący, tam nie ma, że tematy były nieistotne. Te tematy jakby poszerzały tylko horyzont wcześniejszej petycji. Udokumentując po prostu badania, o których mówiłeś, wszystko się zgadza.
ale nikt nie powiedział z przedstawicielami komisji wtedy, kiedy miałem okazję usłyszeć, że one są nieistotne. Także kwestia jest tylko, że ta petycja nie wnosi nic nowego do jakby w celu podjęcia jakby szerszych dyskusji na ten temat. I wydaje mi się, że ja potwierdzam, że znaczy potwierdzam, powtórzę, że ona nie wnosi żadnych innych nowości tutaj, które mogłyby zmienić jakby to oświadczenie, któreśmy podejmowali na ostatniej sesji. Tak bym to powiedział. W związku z czym no, to jest poddawane dzisiaj pod dyskusję na komisji wspólnej, prawda? Nie wiem, czy się z tobą zgodzi, ale ja mam tyle, dziękuję. No, ja swoje zdanie wypowiedziałem i wydaje mi się, że merytoryczne przygotowanie do dyskusji jest żadne dzisiejsze. W związku z tym proponuję, żeby albo odczytać tą petycję, albo po prostu ją przesłać ponownie do rozpatrzenia na Komisję Rolnictwa, ponieważ ona bardzo dużo wnosi. Dlatego, że w bardzo sposób dokładny argumentuje wpływ linii na przede wszystkim na człowieka, nie tylko na środowisko, ale na człowieka. W tamtej petycji złożonej przez stowarzyszenie pisaliśmy o aspektach związanych z budową tej linii. Pisaliśmy o aspektach zmian krajobrazowych, natomiast tu są przytoczone przykłady badań autorytetów na skalę światową, którzy zajmują się oddziaływaniem linii 2 razy 400 kV. I tutaj właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że w istotnych warunkach... Ale proszę nie przeszkadzać. Ale to sugeruje, że myśmy tej petycji nie przeczytali? Nie, absolutnie. Odczyta? Nie, absolutnie. No to nie rozumiem. Jakbyście dali mi się wypowiedzieć, to prawda. No przecież specjalnie uciszyłem kolegów, żeby miał okazję zobaczyć. Chciałem tu zaznaczyć, że po ostatniej sesji sobie sprawdziłem istotne warunki zamówienia. Panie Remigiuszu, 2 razy 400 kV, nie 400 kV. I tak jak wspomniałem, w tej nowej petycji są istotne przytoczone słowa, wypowiedzi, artykuły światowej sławy autorytetów, którzy zajmują się wpływem tej linii na organizmy ludzkie, czego nie było w petycji pierwszej, ale skoro Szanowna Rada uważa, że zmiany krajobrazowe czy protez przeciwko budowie na wariancie pierwszym tej linii jest taki sam jak argumenty o wpływie takiej linii na środowisko, na organizmy ludzkie są takie same albo nieistotne, no to ja tutaj nie będę nikogo na siłę przekonywał. Tak proszę. Czy niestety się nie możemy jakby moim zdaniem, przynajmniej w moim odczuciu, ja się z tobą tutaj znaczy zgadzam, że wpływ to będzie miało, tak? Tylko nie możemy tego jakby rozpatrywać w oderwaniu od tych petycji, które już były, bo ta petycja, jeśli chodzi o historię tych dwóch petycji poprzednich, to nie wnosi nic nowego, bo tam już decyzja zapadła i ona była jednoznaczna i w tej chwili przyjmując jakby kontynuację tego toku myślenia i tej petycji, która jest kontynuacją petycji poprzedniej, no Rada po pierwsze narazi się na śmieszność, bo jak zmieni w tej chwili swoją decyzję, no to będziemy naprawdę śmieszni. Natomiast nie możemy się oderwać od tego, co było poprzednio. No poprzednie petycje, one się nawzajem ścierały, tak? I teraz jakby ta jest kontynuacją petycji tej, która wpłynęła poprzednio. Jedynie podaję już jakby bardziej ścisłe fakty, które kto był uważny i uważnie słuchał wypowiedzi podczas całej tej sprawy
już raz nie usłyszał te argumenty, bo ja usłyszałem wszystkie te argumenty. Były wypowiedziane, tak, na różnych spotkaniach, bo ta sprawa to nie jest od wczoraj, tylko już jakiś czas się ciągnie i te argumenty są tylko przelane na papier. Ale nie wiem, czy byłeś na tym spotkaniu, kiedy tu był przedstawiciel chyba nawet nie waszego stowarzyszenia, a te same argumenty podawał. Także że to nie jest nic nowego, my tutaj nie dowiadujemy się o jakichś nowych faktach, o czym ty teraz mówisz, tylko to jest po prostu przelanie tego na papier. Tak? Natomiast ta petycja jest, no nie wnosi nic nowego, no jest kontynuacją poprzedniej petycji, która kierowała inwestycje w inne miejsce, z którego wpłynęła petycja przeciwna. Także ja tu się z tobą nie zgodzę, ona nie wnosi nic nowego, bo te fakty wszyscy znają. Znaczy ci, którzy chcieli je znać, którzy uważnie słuchali. Natomiast dotyczy tej samej sprawy, którą już rozpatrywaliśmy i teraz zmiana decyzji, no to będziemy śmieszni. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Ja jeżeli mogę, zadałem sobie program od przeczytania tego jeszcze raz od początku i oczywiście jeżeli będzie taka wola do Państwa, to mogę odczytać tę petycję jeszcze raz od tego, ale ja mam pytanie innej natury. Jest tutaj wiele, pewnie rzeczywiście nawet i autorytetów światowych, które się wypowiadały w tematach związanych z, przypuśćmy, miały związek z inwestycją takiej linii, tyle tylko, że my w tym momencie nie jesteśmy w stanie absolutnie się odnieść do tego, bo mamy tylko to, co jakiś tam profesor, przepraszam, nie jakiś tam, tylko jeden profesor czy drugi wypowiedział, z tym, że trzeba być naprawdę bardzo wysokiej klasy fachowcem od energetyki, żeby jakby tutaj prawdziwość tych twierdzeń jednoznacznie ocenić. I myślę, że nie mamy tu szansy na coś takiego, żeby odnieść się. Tutaj jest profesor Denis Henshaw z British University, który mówi, jaki ma wpływ na zwierzęta. Następne. Państwo na pewno się z tym zapoznali, więc wiecie, o czym mówię. Teraz wiele innych spraw w życiu świadczy o tym, że nie zawsze, ja nie kwestionuję, że była jasność i nie oceniam, ale różne mogą być oceny. Oceny spotka się kilku profesorów i każdy będzie miał trochę inne zdanie. W związku z czym myślę, że jesteśmy bez szans, żeby to ocenić, bo to teraz dążę do tego, to co mówił Mariusz, że tym się właśnie różni ta petycja od tej poprzedniej, że zostało to udokumentowane, napisane, ale szczerze mówiąc wiele nowego nie wnosi w tym sensie, jak myśmy się do tego tematu odnieśli poprzednim razem przy tej pierwszej petycji. Jeszcze co? Proszę. Ja natomiast ja mogę powiedzieć jeszcze kilka słów. No, teza w tej petycji myślę jest ta sama, bo wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest wariant szósty, czyli jakby przedmiot jest podobny, natomiast nie mogę się zgodzić, że poprzednia petycja Stowarzyszenia Dąbrowa nie wskazywała w żaden sposób na wpływ tej linii na zdrowie i środowisko, bo w uzasadnieniu ten aspekt był też podniesiony. Faktycznie być może nie tak udokumentowany, jak w tym dokumencie, który macie Państwo przed sobą. Natomiast jeżeli mogę się jeszcze odnieść do tego, że inwestycje czy przy tym specyfikacji do przetargu zostały wpisane przebieg linii 2x400 kV. My w tym oświadczeniu tak naprawdę opieraliśmy się o ustawę z 24 lipca. Tam wpisana jest ta inwestycja jako linia 400 kV. Bierze ktoś z Państwa? Tak, ja jestem. Proszę. Ogólnie
ujęli, które detaliniami będzie przebiegać. Ja uważam, że te wszystkie opracowania przez tych profesorów tak, są zgodne, będą szkodziły ludziom, tak? Będą szkodziły zwierzęta. Ja zagodnie różnica, którym ludziom? Bo ja tej różnicy nie widzę. Mieszkańcom naszej gminy będą szkodziły. Więc ja jeszcze raz powtórzę, dlaczego te stowarzyszenia się nie zjednoczą i nie robują po to, żeby ta linia przechodziła ziemią, a nie na powierzchni. Bo dla mnie nie ma różnicy, którym mieszkańcom to zaszkodzi. Dla mnie jedni i drudzy są tak samo wartościowi. No to może jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja odpowiem. Ja cały czas nie zmieniłem swojego zdania i cały czas jestem za tym, żebyśmy usiedli do stołu i rozmawiali, tylko że stowarzyszenia i Ekologiczna Wielkopolska i Stowarzyszenie Ruczej nie chcą tego zrobić. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to proszę sobie odtworzyć nagranie, które było dokonane w UTK, w jaki sposób wypowiadał się przedstawiciel Stowarzyszenia Ekologiczna Wielkopolska. Jest to na internecie, jest to na naszym Facebooku, jest to na stronie, jest to na YouTubie. Bardzo łatwo na to trafić. To po pierwsze. Po drugie, informacja praktycznie rzecz biorąc prawie stuprocentowo pewna. Ta linia nie może być i nie będzie zakopana, ponieważ IDS żądałby wtedy od PSE zmiany warunków zamówienia, czyli zmiany przetargu. I trzecia sprawa, Mariola, zgadzam się w 100% z Tobą, że ona będzie wszystkim szkodziła. Jestem orędownikiem wypracowania innego przebiegu, tylko do tego potrzebna jest dobra wola. Dobra wola tamtych stowarzyszeń, a jeszcze wracając do tej petycji, która została złożona przez kancelarię, no z niej wyraźnie wynika, że ludzie, którzy opublikowali te swoje oświadczenia, to nie są więksi lepsi ludzie, a jeżeli byłoby to coś niezgodnego z prawdą, podejrzewam, że byłoby to od razu zanegowane przez inne osoby, tym bardziej, że autorytety to nie są jakieś tam szkółki niedzielne, tylko to są uniwersytety ważne, znane uniwersytety. W związku z tym no, trzeba przyjąć to, jakie jest w cudzysłowie powiem pole rażenia takiej linii. To nie jest to, co mówi PZ, 45 metrów, czy 33 metrów od osi, czy 35 metrów od końca linii. Bo oni się gubią w tym wszystkim. Oni się tak gubią w tym wszystkim, że nawet wczoraj przeglądając warunki zamówienia spotkałem się z kilkoma różnymi odległościami. Raz się mówi o osi SUPA, raz się mówi o krańcowej linii, w związku z tym oni sami nie wiedzą, co tam oni piszą. Proszę Państwa, ja wiem, jakie jest Wasze zdanie, jakie jest Wasze stanowisko i ja nie mam zamiaru kopać się z koniem. Nigdy nie wygram. Decyzja już zapadła. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że dla mnie ta petycja, w myśl ustawy o petycjach, powinna być zarejestrowana i powinna być na jakaś odpowiedź. Ja to mówię dla dobra gminy, bo nie chciałbym, żeby ktoś za kilka miesięcy zarzucił nam, że jedną petycję, żeśmy za przeproszeniem wyrzucili do kosza, żeśmy o niej nie rozmawiali, w myśl ustawy o petycjach. Tak, proszę. Skorzystaj. Tak, ale ja o tym przed chwilą mówiłem, no w taki sposób to możemy to kontynuować. To będą kolejne odcinki, tak? Bo petycje się będą powtarzały, one będą wpływały, a my będziemy cały czas je rozpatrywać. No. Tak stanowi ustawa. Nie, ustawa stanowi o tym, że jeżeli dotyczy tego samego, może zostać bez rozpatrzenia. I dobrze o tym wiem. Tak. Nie możemy. No to jest tak samo, jakbyś głosował w Sejmie, rozumiesz, czterokrotnie to samo. Bo cały czas wynik jest niekorzystny dla ciebie. No tak to wygląda. No możemy sobie powtarzać te nie ma problemu. Ale w końcu musimy podjąć jakąś decyzję. Ona już raz została podjęta. Ale my nie teraz podejmujemy drugi raz decyzję na ten sam temat? Ale, Sobek, my nie podejmujemy żadnej decyzji. Podejmujemy decyzję? Nie.
przepraszam, ja czułem się zmuszony przez oba stowarzyszenia niestety do podejmowania decyzji, która nas obarczała jakby odpowiedzialnością za coś, to powinniście, szczerze teraz ci powiem, załatwić już dawno między sobą. Rzuciliście na nas i dalej to zrzucacie. I to bardzo nieładne, powiem szczerze. I mówisz, że nie możecie się dogadać. A może te próby jakoś nie są takie konkretne, bo ja rozmawiałem z wami, rozmawiałem z tamtymi i wszyscy są chętni do dogadania się, tylko ty cały czas twierdzisz, że z tobą nikt nie chce rozmawiać. No to może ktoś inny powinien do nich podejść. No bo ja uważam, że to, co powiedziała Mariola, i bardzo to popieram. I to samo powiedziałem wam i tym ludziom. Weźcie się zjednoczcie. Uważam, że gmina, wójt i my tak samo na pewno was w tym pomożemy, żeby walczyć o przeprowadzenie. Ty już wiesz, że tego nie przeprowadzą, rozumiesz ten, ziemię. Jeżeli faktycznie przyjdzie im tam 1000 albo może więcej osób i zacznie ich naprawdę mocno bombardować, to jestem przekonany, że mogą czasami nie mieć innego wyjścia i będą musieli to pociągnąć ziemię. A jeżeli ty już zakładasz, że na pewno tego nie zrobią, a z tamtymi się nie idzie dogadać i zmuszasz nas do podejmowania drugi raz decyzji w tej samej sprawie, moje zdanie znasz. Dziękuję. Ale ja nie twierdzę, że ja mówię, że nie mogą tego zakopać. Powtarzam tylko zdanie IDS-u. Nic więcej. Ale takie zdania są do obalenia i twierdzę zawsze, że jest jeszcze taka siła, bo siła jest w jedności. Jeżeli my będziemy mówić jednym głosem, to być może da to jakiś efekt. Ale na razie to nie mówicie wy jednym głosem, a my nie wiemy, jak mamy się do... A nas zmuszacie do tego, żebyśmy decydowali między wami, a nim. Słuchaj, ty... No zmuszacie nas do tego. Zupełnie źle rozumujesz to, co... Nie, dobrze rozumuję i ta propozycja jest kontynuacją tego, co powiedziałem. Ja chcę tylko dla dobra nas wszystkich, żebyśmy... Wiem, jaki będzie wynik. Bo wynik dla mnie będzie negatywny. I nie jestem idiotą, żeby po prostu sobie, wiesz, jak to się mówi, sam odgryzać palec. Chodzi mi o to, że taka musi być kolej postępowania. Czy tobie się to podoba, czy tobie się to nie podoba. Jak chcesz, jeżeli rada jest zgodna, jeżeli pan wójt jest z tym zgodny, jeżeli pan mecenas też jest zgodny, wyrzućmy to do kosza. A co zrobimy, jak ktoś nam przypierdzieli za przeproszeniem za jakiś czas do tyłku? O to, żeśmy to wyrzucili do kosza, a żeśmy tego nie rozpatrzyli. Tak, no może pan mecenas się wypowie do tej z Państwem raz mówił ze strony przewodniczącym posiedzenia z panem Kurtyńskim, że my rozpatrujemy tą petycję, która jest dzisiaj, pod kątem, czy podmiot, który tę petycję złożył, powołał się na nowe fakty lub dowody nieznane radzie podczas rozpatrywania poprzedniej petycji. To jest kluczowe i tylko tyle przepis stanowi. Jeżeli Państwo radni ocenią, że ta petycja w ich ocenie sytuacji nic nowego nie wnosi, to mają prawo na podstawie artykułu 12 uznać tę petycję za, czy pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia, jako że nic w ich przekonaniu o co do tej sprawy nie zmienia. Tu faktycznie trzeba wskazać na te elementy, o których Państwo radni mówili, to znaczy, że o kwestiach wpływu tej linii na środowisko, czy szerzej na człowieka, na zwierzęta, czy była o tym mowa poprzednio, czy nie była, byli przedstawiciele kancelarii, która tą petycję złożyła również na posiedzeniach komisji przy rozpatrywaniu petycji nr 1, z tego co ja kojarzę, to jest do stworzenia. Czy oni czasami też tam nie poruszali tych kwestii zdrowotnych? Czy Państwo musicie ocenić na spotkaniach, w których uczestniczyliście, te kwestie zdrowotne nie były podnoszone? To jest jedno. A po drugie, te kwestie Państwo jesteście w stanie ocenić tylko o tyle, że wypowiedział się, to co słusznie Pan Przewodniczący powiedział, że jedna druga osoba wypowiedziała się w tą czy w tą stronę, bo tu eksperci wypowiadają się, pewnie znaleźliby się też tacy, którzy by się wypowiedzieli tak, jak słuchałem wywiadu z panem Komitetu Konwencji, który mówił, że
ta linia z racji, że będzie wyżej, że będzie tam nowej generacji, takiego własnego wpływu nie będzie miała. Także Państwo nie jesteście biegłymi i Państwo tej wiedzy specjalistycznej nie posiadacie. W związku z tym jedyne co możecie faktycznie z tego pewnie wywnioskować, co każdy z nas może, to że ta linia, każda linia jakiś wpływ wywiera. Teraz pytanie, czy Państwa wiedza, jak powiedziałem, w zakresie tej przebiegu tej linii, oddziaływania tej linii dzięki tej petycji numer 2 zmienia się w taki sposób, że Państwo uważacie, że no, musimy tutaj zweryfikować nasze stanowisko, czy uznajecie, że nic się nowego nie dowiedziałem, tak? Nic, co by zmieniło moje przekonanie odnośnie tego przebiegu, czy odnośnie tego zagadnienia. I wtedy macie Państwo prawo, jeżeli uznajecie, że takie nowe fakty ani dowody się nie pojawiły, macie prawo im pozostawić tym rozpoznaniem. I to też no, można słusznie powiedzieć, to też Państwo radni, że podsumowując, Rada ten temat nie może, czy nie powinien, wydaje się, obracać co chwilę na forum Rady, gdzie będziemy się denerwować i że tak powiem, wyrzucować tym, że przez dopiero taka linia jedna czy druga chce pójść, bo to nie jest forum, że tak powiem, no, decyzja będzie podjęta pewnie, pewnie gdzieś indziej, a my nie wiem, czy radni nie powinno kłócenie się, czy skłócanie się między sobą, czy nie lenie, to pewnie nie jest jakimś takim problemem, czyli trzeba wziąć pod uwagę. Bezpośredni wpływ. Trzeba wziąć pod uwagę, także, ale kluczowe z punktu widzenia ustawy, żeby już być bardzo precyzyjnym, to ustawa mówi tylko, czy Państwo czegoś nowego się z tej petycji dowiadujecie, czego nie widzieliście wcześniej, tak czy nie, i od tego uzależniona jest Państwa decyzja, czy pozostawiacie bez rozpoznania, czy jednak te takie okoliczności nowe są i chcecie, już tak powiem, procedować jakoś inaczej, podjąć stosowną uchwałę. Także tylko od tego bym zależy. Czy są może fakty, czy Państwa wiedza się zmieniła, czy się nie zmieniła, czy są to. Dziękuję. Proszę. Jest w Przykarpacie, czy ja po prostu mamy, siedzimy tutaj, kłócimy się o, można powiedzieć, sprawa, której wiemy głęboko, że po prostu nie mamy bezpośredni wpływ na tym, tak? Bo po prostu tak jest ustawodawstwo w Polsce, tak? Wiemy o tym, a i tak ciągle wiesz, kłócimy o nie ta wariant, nie ten wariant, tak? Po prostu ja jako radny, moje sumienie według dokumentacja, której wiesz, gmina posiada. I dla mnie to jest kluczowe. Tak? Że jest studium zarezerwowane już od kilkunastu lat, tak? I tego trzymam. Tak? I jeżeli jest możliwość, żeby wspierać jeden czy drugi stronę, żeby znaleźć jakieś inne rozwiązanie, tak? I to tutaj uczynimy. Wójt stosowa wejść pismo, że jeżeli ta droga ma iść przez wariant jeden, żeby w pewnym momencie tam, gdzie jest zorganizowanie, żeby po prostu go puścić w zimnie, tak? I co jeszcze możemy zrobić? To przecież my wszyscy wiemy dokładnie, że ta decyzja zapada, że my w ogóle nie mamy wpływ. A i tak siedzimy tutaj, gdzie od, nie wiem, i kłócimy się o, wracamy się o ten sam temat. Tak? Musimy tylko wspierać te stowarzyszenia, żeby przekonać w jaki sposób, jeżeli PSL tam i wykonawca się zgodzi, szukać innych możliwości. Tak? A my tutaj puszczymy piłkę lewo, prawo, lewo, prawo. W tym momencie no. W głosowaniu, które za chwilę mamy podjąć, nie o całym. No ale to jest to samo, no, jeżeli wiesz, uważamy, że po prostu to jest inny ten, to głosujemy, to po prostu idziemy do domu. No. A po co wiesz, odbijacie pieniądze? Boicie się głosować? Jest dokumentacja, kurde, planistyczna w gminie, która mówi wyraźnie jeden, tak? Albo Rada zgodzi się, albo nie. Proszę, pytanie jest takie. Kto z Państwa jest za tym, żeby tą petycję Stowarzyszenia Nadzorowa no, zrobić? Tak, tak, tak. Korytarz może zagłosować. Ja sobie będzie wiedzieć cicho. Jeszcze raz. Kto z Państwa jest za tym, żeby petycję drugą petycję Stowarzyszenia Dąbrowa, która brzmi stanowcze nie dla wariantu numer 1 budowy linii 2x400 KV Piła Krzewinia Plewiska pozostawić bez rozpatrzenia. Proszę bardzo komisję o przegłosowanie. Mogę jeszcze przed tym? Proszę bardzo.
Ja osobiście to mam ten wielki żal do tych stowarzyszeń, bo że w ogóle zobaczymy takimi petycjami. To, co powiedział Justin przed chwilą, że ja sobie wyobrażałem, że te stowarzyszenia powstają po to, żeby gdziekolwiek zdecydują za nas, przejdzie taka linia, żebyśmy wsparli te stowarzyszenia w tym, żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza. Ona przyjdzie, niezależnie czy my zrobimy jeszcze 8 petycji czy 10, to ona przyjdzie i zdecydują gdzieś wyżej, dlatego że można to zrobić specustawą. I ja uważałem, że oczekiwania stowarzyszeń jakichkolwiek powstaną do jakiegokolwiek wariantu, bo jeżeli jest 6, to mogą być 6 takich stowarzyszeń i gdziekolwiek zdecydują wyżej za nas, gdzie te linie przejdą, to my jako gmina i społeczeństwo gminy dopiero wesprzemy te miejscowości, wesprzemy ten wariant, żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza, żeby to ewentualnie zakopać w ziemię, bo ja uważam, że są wielkie szanse na to, żeby to zakopać w ziemię i ta uciążliwość do mieszkańców może być mniejsza. Ale stowarzyszenia, występując z petycjami, życzymy nam do kompetencji opowiedzenie się z jakimkolwiek wariantem. I to, ja uważam, że te stowarzyszenia w ten sposób to zadziałały wbrew właśnie społeczeństwu i wbrew nie dopiero. Zupełnie odwrotnie, bo stowarzyszenia powinny, jeżeli zastosować do pewnej taktyki, wszystkie te same taktyki trzymać. Gdziekolwiek przejdziecie, to pamiętajcie o tym, że tu będzie bardzo wielki opór, żebyście zrobili tak, żeby ta uciążliwość była minimalna, jak najmniejsza, żeby ją można maksymalnie zmniejszyć. Bo my możemy tutaj jeszcze petycji i wariantów 10 wymyślić nowych i tak zadecydują to specustawą. I dalsze brnięcie w te petycje jest zupełnie bez sensu. Wręcz namawiałbym stowarzyszenia, żeby te petycje wycofały, dlatego że gdziekolwiek przejdzie, będziemy mieli wtedy możliwość wsparcia tego stowarzyszenia i stowarzyszenia wsparcia gminy, że proszę bardzo, jeżeli ta uciążliwość jest większa, w oparciu o te dokumenty, które macie, to jest proszę bardzo, ale uciążliwość można zmniejszyć. Tak, tak, tak. Jeżeli zrobicie to, to, to. I w tym kierunku powinniśmy iść. Natomiast na pewno, pewne jest jedno, że ta linia przejdzie przez gminę dopiero. Gdziekolwiek. I gdziekolwiek ona przejdzie, powinniśmy jako gmina, jako radni, jako stowarzyszenia wspomóc się nawzajem, żeby tę uciążliwość tam, gdzie będzie można zminimalizować choć o centymetr, to warto. I ja uważam, że dalsze brnięcie zupełnie jest bezcelowe. Mam wielki, jeszcze raz powtarzam, wielki żal do stowarzyszeń, że w ogóle wystąpiły o to, żeby gmina się opowiedziała za jakimś wariantem. I my się opowiadamy za wariantem, na który nie mamy wpływu i ten nasz wariant to może być wrzucony każdym do kosza. Fakt jest taki, że ten wariant pierwszy był rezerwowany od wielu, wielu lat. Był jeszcze tam rezerwowany, był korytarz, czy na pewno dobrze pamiętasz, Klejwicz, który był w pewnym momencie również przeze mnie zakwestionowany, bo ja zawsze mówiłem, że po co ludziom tam kolidować życie na wiele, wiele lat, kiedy Klejwicz jako budowa elektrowni jądrowej już dawno umarła i nie warto tego robić. Ale z samym szacunkiem w tej samej sprawie odebrałem głos prawie Justinowi, więc nie powtarzałem. Dobra, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze jedno słowo. Wojtek, święte słowa. Tylko powiem Ci jedną rzecz. Stowarzyszenia nie występowały do Rady o poparcie. Trzeba było zagłosować przeciwko wariantowi pierwszemu, przeciwko wariantowi szóstemu i byłoby święto. I wtedy byśmy mieli spokój. My nie możemy. No ale tyle go sobie teraz. Że ma pójść. No Mariusz. Kto z Państwa jest za tym, żeby petycję pozostawić bez rozpatrzenia? Proszę komisję przegłosować, bo nie wejdziemy. Czyli Komisja Oświaty, kto jest za, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby za, jedna przeciw. Jedna wstrzymująca się, przepraszam, nie było nikogo. Komisja Rolnictwa, proszę. Szanowni Komisji Rolnictwa, proszę o przegłosowanie. Kto jest za nie podejmowaniem rozpatrzenia? Petycji bez rozpatrzenia. Osób. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Komisja Budżetu. Kto jest za tym, żeby petycję zostawić bez rozpatrzenia? Raz, dwa, trzy.
3, 4, 5, 6. Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymał? Nie widziałem. Okay. Jest dobrze, tak jest. Dziękuję bardzo. Na tym życzę. Jeszcze teraz pan przewodniczący, proszę. Proszę państwa, przepraszam, ale muszę się odnieść tutaj do tej dyskusji i tak dalej. No istotnie, no mając tutaj kolegę Justyna, właściwie to rozmów nam się ten punkt, bo dyskutowaliśmy o sprawach przeszłych, o temacie, który nas do końca interesował i o sprawach przyszłych. A głównym naszym celem było rozpatrzenie tej petycji, przepraszam, nad którym pracowała Komisja Rolnictwa i tym tematem będziemy się zająć. I teraz do czego zmierzam? Bez wątpienia no, mieliśmy okazję usłyszeć wiele cennych tutaj zdań, słów i do których, no niestety, ale warto się odnieść i warto je zebrać w jedną całość. Między innymi to, że na bazie przed petycjami jeszcze my byliśmy jako Rada zobowiązani podjąć jakieś stanowisko, z którym szedł wójt dalej do w teren, przepraszam za słowo teren, ale którym mógłby reprezentować naszą gminę. I to w momencie, kiedy pracowaliśmy nad tym stanowiskiem, wpłynęły petycje. Na bazie tych petycji podjęliśmy ostateczne stanowisko, jakie podjęliśmy. Uważam, że słuszne. Pan wójt mógł z tym iść dalej. Po tym momencie wpłynęła następna petycja, której nie odrzucamy, którą po prostu uznajemy, że nie wpłynęło to szerzej, ta petycja nie wpłynęła szerzej na nasze stanowisko, bo o szkodliwościach na zdrowie, obojętnie czy ludzi, czy zwierząt, mówiliśmy wielokrotnie, prawda? I tutaj nic nie wpłynęło więcej. Nie chcę się powtarzać, bo o tym mówił pan mecenas, mówił tutaj jeden kolega, drugi, trzeci, tak dalej, tak dalej. Ale do czego zmierza? My dzisiaj, drodzy państwo, wydaje mi się, że korzystając z podpowiedzi tutaj wypowiedzi Marioli, Wojtka i wielu innych osób, jesteśmy 100% pewni, że linia wysokiego napięcia przejdzie przez gminę dopiero. My nie możemy odrzucić po prostu i być usprawiedliwieni w tym, że podjęliśmy oświadczenie i właściwie to nas nic więcej nie obchodzi. Dlatego nasuwa mi się jeden wniosek. Na bazie tych dyskusji i rozmów, że powinniśmy i to powinno wyjść tutaj z Rady, no przede wszystkim ode mnie, co czynię właśnie, żeby jeszcze raz, na spokojnie, w momencie kiedy tworzą się, kiedy PZR na nowo poznaje, jakby, nie wiem czy dobrze powiem, warunki zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, miejsca, gdzie te budynki już stoją, osiedla stoją i tak dalej, gdzie teraz dopiero poznają, my powinniśmy jakby uprzedzić ich i spotkać się, to co powtarzam, to co już tutaj padło, z wszystkimi tymi stowarzyszeniami i powiedzieć, słuchajcie państwo, nie wiadomo, którym wariantem przejdzie, pierwszym, szóstym, a może jeszcze innym, a może innym i tak dalej. I pierwszy etap zakończyliśmy, wybraliśmy, przyjęliśmy stanowisko w stosunku do pana wójta, z którym ma iść po prostu tam reprezentować nas, ale teraz musimy się przygotować na to, kiedy PSE powie nam, nie kochani, pójdzie trochę tym miejscem, trochę taktem, a jeszcze może innym. I my musimy stanąć w jednym wielkim szeregu za tym, żeby powiedzieć, proszę bardzo, proponujecie nam państwo inny, bo na pewno tak będzie, proponujecie nam inny wariant, to my w takim razie chcemy tego, tego i tamtego. I nas nie obchodzi, że tam PZM musi ogłosić nowy przetarg, czy coś takiego i tak dalej. Tam wtedy wszystkimi stowarzyszeniami i Radą Gminy będziemy stali mocno za tym, żeby ewentualnie jak najmniej ludzi straciło na przejściu tej linii ludzi w gminie dopiero, prawda? Żeby jak najmniej straciło na tym przejściu. I to będzie chyba clue tego, o co nam wszystko chodzi, o czym wszyscy mówimy i wszyscy chcemy dobrze. Dziękuję. Ja jeszcze tylko proszę, dwa słowa. Proszę.
Panie Przewodniczący, no w 100% zgadzam się z tym, co Pan powiedział przed chwilą. Tylko ja bym chciał tak, taką wielką prośbę mam, ja już tutaj wstępnie rozmawiałem, żebyśmy po świętach zorganizowali takie spotkanie i to na dużej sali, zorganizowali spotkanie z wykonawcą, to znaczy z IDS-em, z przedstawicielem PSE i z zaproszonymi ludźmi z gminy, ponieważ no, tylko na takim spotkaniu możemy się prawdę dowiedzieć, co tak generalnie zamierza PSE i IDS, bo w tej chwili są to informacje, które gdzieś tam komuś przeciekną i tak dalej. IDS do 31 marca ma zaktualizować wszystkie podkłady geodezyjne, nanieść wszystkie nowe budynki, które powstały w tym czasie od ogłoszenia przetargu, ale do tego czasu miałbym jedną wielką, ogromną prośbę, bo tu wypowiedź Justina mnie troszeczkę, że tak powiem, no dobra, okej. Okay. Nie, no powiedz. Nie, zburzyła mnie. Chodzi o to, nie, no powiedz. Zburzyła. Chodzi o to, że prawdopodobnie zakradła się informacja błędna o tym, że w dokumentach od 2002 roku ta linia jest rezerwowana pod 400. To jest nieprawda. Ona w studium została wpisana w 2013 roku. I do 2013 roku ludzie przykładowo u nas w Dąbrowie kupowali w totalnej nieświadomości tego, że ta linia... Znamy, bo jak to słyszałem, ale nie my, bo wszyscy mylą tą linię z linią rezerwowaną na Bydgoszcz. A to jest inna linia o innym przebiegu. Ale sam tą teorię twoją posłyszałem. No to nie jest moja teoria, to jest prawda. Proszę pan powiedzieć. To jest prawda. Szanowni Państwo, myślę, że tu nie odkryję Ameryki. Budowa linii 400 kV na terenie gminy Dubej stała się faktem. I od tego tak naprawdę nie uciekniemy. Na dzisiaj wykonawca po prostu spotkanie 9 marca u wojewody. Zresztą inicjatywy również wojewody. Był przedstawiciel wykonawcy, przedstawiciele wykonawcy wraz z firmą PR-ową. Jak się przygotowywałem temu spotkaniu, no to oni bardzo ładnie nas, tak naprawdę nas, wszystkich mieszkańców tych gmin rozgrywają. Z tego względu, że to jest nic innego jak badanie nastrojów społecznych poprzez sztuczne podnoszenie emocji. Mówię sztuczne z tego względu, że tak czy inaczej oni realizują tą linię tam, gdzie będą chcieli. Jak będą chcieli realizować, że będzie się dostać przez środek Dąbrowy ulicą Miejską, to ją poprowadzą ulicą Miejską. Jak będą chcieli zrealizować przez Dopiewo ulicą Wyzwolenia, to jeżeli ich będzie na postaci, to zrobią tą właśnie ulicą. Oczywiście to są skrajne przypadki, natomiast jeden z przypadków to jest firma PR-ową, która prowadzi w ich imieniu negocjacje i konsultacje zarówno z mieszkańcami, z przedstawicielami władz lokalnych, z wojewodą, po to, żeby tak naprawdę to, co teraz się dzieje na przykład na terenie gminy, to jest nic innego jak nieodpłatne badania opinii społecznej i emocji, nastrojów danego społeczeństwa. Natomiast to, co mówiliście wcześniej, ktoś nie składał petycji przy poprzednich realizacjach, ktoś tutaj rzucił petycję, to nie było takiej możliwości, bo nie było takiej ustawy. Ustawa weszła we wrześniu 2015 roku i dała możliwość składania dokumentów, wniosków w formie petycji. Natomiast w najbliższym czasie tak naprawdę wykonawca zapewnia, że możecie Państwo zobaczyć na terenach działek nieruchomości wzdłuż linii, nie tylko w Dąbrowie, ale i w wariancie 6, 4, 3, ludzi, którzy chodzą z aparatami, którzy chodzą z urządzeniami pomiarowymi i rozpoznają teren, inwentaryzują ten teren po to, żeby stworzyć mapę, nie tylko na terenie gminy Dobrzyło, ale na terenie gminy sąsiedniej, gdzie będzie ta linia przebiegała, a jest tylko jej dobrze kojarzy w różnych wariantach od 10 do 12 gmin, przez które będzie przebiegać i potem ostatecznie podejmą decyzję o wyborze ostatecznym wariantu. To ma nastąpić według mojej wiedzy, przekazanej też przez wykonawcę do końca sierpnia tego roku. Wtedy zapadnie decyzja.
I tak jak zresztą firma PR-owa powiedziała, wtedy część stowarzyszenia odpadnie, bo nie będą zainteresowane inne siły aktywnie, mogą zawsze zaczną działać wtedy, czy normalnie, tak jak potrzebne. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy, o dokumencie, który pozwala jej zrealizować ten wariant, tak naprawdę w dowolnym wariancie. Dowolny to myślę, że taki, który będzie najmniej kosztowny i najmniej obarczony jakimś takim ryzykiem społecznym. To tyle, co chciałem. Dziękuję. Że my będziemy dyskutować, a słuchamy do tak na Bukowskiej już słyszę. Jeszcze chciałem dodać. Proszę tylko, prosiłbym, żeby... To jest takie uzupełniające, wypowiedzi. Żeby tak też tak... Mogę już, bo już mogłem już prawie skończyć. No proszę. Proszę Państwa, jeżeli nie nastąpi to jakaś dyscyplina i przerodzi się to w taki tarcz, to zamknę obrady, znaczy kto zamkną. Proszę bardzo, pod warunkiem, że wszyscy wysłuchają. Ostatnio czytałem dokument odnośnie tej linii wysokiej napięcia i jego tam wpływ na środowisko. To było badania wycone przez Unię Europejską. Tak? Teraz to nie jest prawo, tylko jest rekomendacja. I o dziwo po prostu na Zachodzie już nikt nie buduje supy elektroenergetyczne. Tak? A w Polsce teraz niby nowe inwestycje, robimy to, a za kilkanaście lat, może nawet za 20, i to stanie po prostu prawa Unii. Tak? Że te supy będą musieli po prostu rozbierać kompletnie i puścić go w ziemię. Tak, jeżeli Maciuś twierdzi, bo ja czytałem takie dokumentacje, tak? To znaczy znowu Polska jest, można powiedzieć, to prawie 10 lat już do tyłu, tak? I wykonujemy inwestycje, które już na Zachodzie po prostu już się nie robi. To znowu jest, wraca pytania ci, no jak gmina może mieć wpływ na to, skoro to powinno mieć wpływ od centrala, tak? Zakazu już od razu, jeżeli my weź taki... No Polska bardzo zachuje, żeby być... Masz rację, bo to jest wszystko takie, które dzieństwo chyba do rządu, bo nie wiem. No to... właśnie, dlatego po prostu... Myślę, że na... Proszę przewodniczący komisji o zamknięciu. Zamykam to posiedzenie komisji oświaty. Zamykam posiedzenie komisji oświaty. Zamykam posiedzenie komisji oświaty.